live stream. Oh yeah. No i właśnie jedyneczkę jeszcze od razu. Siemano, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Amadeusz Ferrari. Siemano, witam wszystkich. I witam was oczywiście razem z Ulfim. Siemka, witam. Ulfi, troszeczkę cię ten, troszeczkę kam, ale ty chyba nawet nie ma źle, bo mamy widoczne koło fortuny, więc jest gicior. Słuchajcie, moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj drugi gość, tak więc spełniliśmy naszą drugą, nasz target long termowy. Wymaganie miesięczne. Dokładnie, wymaganie miesięczne zostało wykonane, a jeszcze jesteśmy dopiero po połowie miesiąca. I Amadi u nas w studio, siemanko jeszcze raz. Siemanko, witam. Hej, cześć, witam, fajnie. Fajnie, że mnie tutaj zaprosiliście, jestem happy. Bardzo, bardzo będzie, myślę, dzisiaj zabawnie, tym bardziej, że będą telefony od widzów. Na samym początku, moi drodzy, zacznijmy od tego, że mamy już nową nawigację. Ona teraz już nie będzie tak przeszkadzać jak ta stara. Jest trochę mniejsza, bardziej kompaktowa, też jakby bardziej widzowie. Będziecie mogli widzieć nas, widzieć gości. Jesteśmy trochę więksi, dosłownie w sumie w przenośni, ale kamera by się przydała. Mam trochę wrażenie, wyżej. Że ta kamera z niej spadła, ale to nie trochę spadła, no o, poszedł właśnie poprawić. I mi ucina trochę łepytynkę. O. Trochę. Jeszcze trochę niżej? Można? Git. Jest git. Chyba teraz lepiej. Amadeusz, na samym początku zacznijmy z grubej rury. Dlaczego na poprzednim cage card byłeś taki zamulony? Czemu byłem zmielony? Powiem tak. Byłem 2 miesiące w Dubaju. W Dubaju nie jest tak, jak w rzeczywistości się mówi, że jest tam zakazane picie alkoholu, bo faktycznie w wielu miejscach jest to dopuszczalne. Swoje to też kosztuje, bo tam nie masz tak, że w sklepie sobie kupisz. Chociaż nie, w sklepie można kupić, ale no wiadomo, że tam, gdzie piją ludzie, więc ja w Dubaju się napiłem 3 razy przez 2 miesiące. Dawno się nie widziałem ze znajomymi w Polsce, dawno też nie przyimprezowałem, szczerze mówiąc. I kurwa, ten weekend był przecudowny, dochodziłem do siebie, kurwa, w ogóle nie mogłem do siebie dojść, nie? Bo dawno tak nie popłynąłem, bo popłynąłem sobie od czwartku, no nawet bym nie powiedział, że do soboty, tylko wręcz do niedzieli, bo w niedzielę jeszcze byłem na hotelu rano, zjadłem śniadanko, poszedłem spać do domu. No i tak przed samiutkim cage'em zostałem obudzony przez menadżera Madi, że dzisiaj jest cage. Mówię, co ty pierdolisz? Chciałem się wycofać, ale poszedłem zmielony, ale weekendzik był piękny, byliśmy w sketchu, zgarnęliśmy 20 dziewczyn, a było nas 3 facetów. Weszliśmy kurwa do sketcha, wiesz, loża, na chwilę polansować się, przeszliśmy się 20 najładniejszych dupek na apartament i sobie tam z nimi siedzieliśmy. No. I tak się przyjemnie siedziało, że się przyciągnęło. Do której siedzieliście z 20 kobietami na apartamencie? Tam część, wiesz co, te, które nie dostały na początku takiej dużej atencji, to wyszły i tam zostało, powiedzmy, nie wiem, z 12 kobiet, nie? Okay. Coś takiego. Co było powodem nie dawania atencji tym 13 kobietom? Czy tam ilu? Ile poszło? No, było około 20, wiesz, ciężko 8, powiedzieć, czy 18, 8 czy 21, 8, czy 22, okay, nie? Okay. Co było powodem nieotrzymanej, tego, że 8 kobiet nie otrzymało od was atencji? A wiesz co, może niektóre inaczej. Też jak braliśmy, to wybieraliśmy sobie najładniejsze. Ja uważam, że w ogóle udało nam się wybrać, wziąć najładniejsze z klubu i poszło to w chuj. Ja w ogóle byłem w tej stylówce, co byłem na konferencji. Okej. Okay. No i poszło gładko, żadna dziewczyna nie odmówiła, wszystkie chętnie poszły. Jak już powiedzieliśmy, że zawijamy teraz, wszystkie chętnie pojechały. Na kilka taksówek jechaliśmy. No niektóre może były jakieś wstydliwe i może też, że się same nie wychylały, to ja też nie byłem zainteresowany. No i zawsze ktoś tam wiódł prym, nie? Na środku nawet były stare freestyle pewnej celebrytki polskiej. Freestylowała z chłopami na środku. W ogóle kobiety nie mają obszaru w mózgu odpowiedzialnego za rymowanie, w przeciwieństwie do mężczyzn. A i tak sobie nieźle poradziła, ja tak miałem sceptyczny, że weź, nie rób tego, bo będę czuł cringe, nie? Czekaj, bo to mnie zaciekawiło. Powiedziałeś, że kobiety nie mają obszaru w głowie, tak? Odpowiedzialnego za rymowanie, no. Ale serio? Daniel, pułapki umysłu albo pułapki myślenia, Daniel Kahneman, no tam w tej książce jest to dokładnie opisane. One mają 16 obszarów w mózgu, a my mamy 4. Ale pomimo, że one mają tych obszarów jakichś tam więcej, nie wiem konkretnie jakich, bo nie do końca pamiętam, to one nie mają tego odpowiedzialnego za rymowanie. Może dlatego jest tak mało dobrych freestylerek, nie? Okej. Okay. No to mnie w sumie... To jest naukowy fakt, nie moje wyssane teorie, no chyba, że laureat Nagrody Nobla się myli,
Ale ja mówię, że nie. Wiesz co, bo wpadłem ostatnio na taką raperkę Karę. Nie wiem, czy ją widziałeś. Nie za bardzo. Fajnie rapuje ogólnie. Ale to wiesz, freestyle a rap to dwie inne rzeczy. No tak, nie? Bo może sobie napisać. Bo jak ona ma czas, to wiadomo, że to się zrymuje, ale chodzi mi tak błyskawicznie wszystko z głowy. Wiesz, freestyle to jest... Teraz ja ci daję dwa tematy, nie wiem... Koszulka biało-czerwoni, jedziesz. Idealny przykład babka Filipek. Idealny przykład, moi drodzy. Ale które są w ogóle najlepsza polska freestylerka? Nie ma. No ale nawet jak znajdziesz jakąś, to ona i tak nawet nie ma podjazdu do tych czwartoligowych, nie? Freestylerów, więc mówię ci, że coś w tym jest. Okej. No jeżeli to było też jakiś naukowy fakt i tak dalej, no ktoś sobie to spisał. Ale wracając jeszcze do tego tematu związanego z tym, że łatwo idzie tobie i twojej ekipie gdzieś tam wyrywać kobiety na przykład w klubie. Czy zawsze tak jest? Kurde, powiem ci szczerze, że wraz ze wzrostem popularności wiadomo, że to się zwiększyło, nie? Mhm. Ale no wydaje mi się, że to jest taka kwestia, że jak idziesz do klubu i masz normalnych gości nawet, którzy są spoko, co nie? Mhm. A masz wiele kobiet też, wiesz, no jesteśmy popularni i chciałbym nas poznać z czystej ciekawości nawet, co nie? To, że jak ma do wyboru normalnego gościa, kogoś, kto już ma liczby, już ma jakieś tam pieniądze, jakiś status, to że chętniej poszły z nami i po prostu. Szczerze powiem, dawno nie byłem w polskim klubie i poszło, kurwa, tak łatwo, że czułem się jak totalny boss i to nie jest, że chce się lansować, tylko to było... Nie, no ludzie jakby... Poszło bardzo, bardzo to też mnie gdzieś tam podbudowało. Właśnie buduje ci to jakby też ego i tak wiesz dalej. Wiesz co, muszę się czasami chyba w taki sposób dowartościować, bo wiesz, wtedy sobie zdajesz sprawę, że... Powiększenie chuja, że coś tam, co robisz w życiu ma jakiś sens, nie? Wiesz, że nie jesteś jakimś przekrywem, luzerem, tylko... Laski chętnie by się z tobą rozmnożyły. Okay. W każdym razie, z kim teraz ogólnie imprezujesz, jeżeli chodzi o tą męską płeć ze świata internetu? I kto jest w twojej grupie klubowych podrywaczy? Ja nie imprezuję tak naprawdę. Podrywacze. Ja w ogóle nie imprezuję. To jak imprezowałeś? W Dubaju, to raz byłem w klubie, raz tam byłem w klubie. To no, tam trzeba było zostawić $10,000, jeśli chciałeś sobie posiedzieć w ogóle przy stoliku i tak dalej, nie? Mm-hmm. Tylko że no, w Dubaju, pomimo że prostytucja jest zakazana, to co najmniej połowa dziewczyn jest eskortami, nie? Nie mam na myśli, że wszędzie na ulicach, ale przynajmniej w klubach. Także wszystkie kobiety są chętne, bo liczą, że jak pójdą, to dostaną sosik. Ale one jakby od razu mówią o tym, że... Nie no, wierzę, że podbija eskorta. Okay. Wierzę, że podbija eskorta. Okay. Poznałem tam też normalne dziewczyny, tylko że no ja tam nie byłem po to, żeby sobie tam ciupciać. Nie mówię ci tylko, jak to tam wyglądało w klubie. Jak byłem w Polsce, to w ogóle nie imprezowałem, tylko miałem taki jeden intensywny bardzo weekend. No i to był taki fuck up, że się złożyło z Cage'em, nie? Woli ścisłości... Ludzie tam stwierdzili, że naćpany jestem, ale spoko. Woli ścisłości... Jak rozpoznajesz eskortę dubajską? Kurde, stare. Inaczej, no wiadomo. Powiedziałbym, że są różne rodzaje. Może inaczej, wszystkie nazywałem eskortami, a nie klasyfikowałbym wszystkich jako eskort, bo eskort to brzmi jak taka prestiżowa, nie? Okej. Okay. A bym powiedział, że są levele. No widzisz, tam widziałem, mam na myśli taki jeden widok, który miałem taką... Jak na przykład impreza się skończyła, bo ja tam siedziałem do samego końca, no i było wiele takich już tych gorszych, które nie zdążyły nikogo zwabić i się wręcz szukały jak na siłę, gdzie kurwa znajdziesz. A no te kobiety, a eskorty to tam najczęściej są pooperowane. Widać, że mają drogie ciuchy na sobie, każda tam ma marki. Tam w ogóle inaczej, nawet... Tam nie zaimponujesz autem nawet nikomu, nie? Wiesz, no, co mi Dubaju chodzi? No to wiesz, jakby co drugie, co trzecie auto to jest jakiś hypercar też, nie? Co Lambo, dwie klasy. To jest... Nie wiem, czy co drugie, co trzecie. Nie powiedziałbym, że aż tak dużo, ale faktycznie co trzecie może bym się zgodził. Tak, co trzecie może bym się zgodził. No i no nie wiem, stary, często to widać na pierwszy rzut oka, ale często niektóre laski są po prostu żonkami czyimiś zadbane, piękni się, nie? Więc czasami sobie możesz pomyśleć, że ta eskorta w rzeczywistości nią nie jest. No i nie klasyfikowałbym tam wszystkich, nie? Dlatego powiedziałbym tylko, że połowa. Ja to też usłyszałem. No dobra, ja tam się widziałem z Bombą, nie? On mi to już wcześniej powiedział, ale jak byłem w klubie, to faktycznie było tak, jak mówił, nie? Okej.
Było. Czyli tak, jak jakby czy masz kontakt z bombą? Mam kontakt z bombą, mam kontakt z bombą. Tam widziałem, że on coś tam się do ciebie sapał. Ja z nim nawet rozmawiałem na ten temat i totalnie się z jego zdaniem nie zgadzałem. Ale uważam, że na tle reszty influencerów jest bardziej taki honorowy, czy mówi to, co myśli. Wiesz, o co mi chodzi? Albo tak, że na przykład jak da ci słowo, że coś zrobi, to go dotrzymuje, a spora część ludzi we Freak Fightach jest po prostu farmazonami. I bym powiedział, że no kurwa jest tym prawdziwszym typem, nie? Prawdziwszym. Nie boi się aż tak mówić, wyrażać własnego zdania i tak dalej na tle innych, nie? Tak. Znaczy ja ogólnie chętnie bym z nim zawalczył, nie? Tak? Tak. Obiłbym mu mordę chętnie. No to jakby, tak, jak wyjdzie, bo z tego co wiem, to chyba. Znaczy chyba nie dojdzie do czegoś takiego, nie? Kurwa, stary, jeśli chciałbyś, to ja myślę, że jest to duże prawdopodobieństwo, jeśli faktycznie czegoś chcesz i on też by na pewno tego chciał, żeby z czasem, nie? Tak. Do czegoś takiego doszło. Ale to sobie zostawimy może na później. W każdym razie, drodzy widzowie, dzisiaj w aferkach, no nie ma co ukrywać, jesteś kontrowersyjnym gościem, bo wiadomo, że jakby wszystko co mówisz i tak dalej, no jest tutaj szeroko komentowane też przez widzów, ale ty jesteś chyba też tego świadomy. W każdym razie chciałbym, żeby dzisiaj na aferkach doszło do większej interakcji. Jak działają loterie w radiu, że codziennie losowanie jest to o dużo pieniędzy z perspektywy osoby, jakim się to spina? Dzięki, Michał. Wiesz co, z radiem jest tak, że im nie musi się to spinać też do końca z tych ruchów, które robią, loteryjnych, bo ich cash flow i płynność finansowa wynika też z innych rzeczy i to jest też takie jakby, nie wiem, takie... Nie wszystko musi tam zarabiać w momencie, gdy jeden nurt sprzedażowy na przykład idzie, nie? Oni tam zarabiają na różnych rzeczach, reklamy i tak dalej, tak więc... Raz zarobią z akcji, raz nie. Ale w radiu mi się też kojarzy, że często te loterie wyglądają tak, że przez większość tygodnia wygrywasz tam do 5 koła i masz jeden dzień w miesiącu, gdzie wygrywasz na przykład, nie wiem, 30. Tak mi się kojarzy, że tak to wyglądało w tych loteriach. Może tak być. W każdym razie bardzo bym prosił Zyroxa, żeby na pasku wrzucił już tutaj numer telefonu, bo rozumiem, że ma numer telefonu Zyrox, jak mu wpisałeś. Tak. Więc bardzo bym prosił tutaj w nawigacji i na ten numer telefonu piszecie pytania SMS-em, jakby to jest normalny jakby telefon po prostu... Generalnie połączenia SMS-y są według taryfy waszego operatora. Dokładnie, nie? Więc to nie jest tak, że tam... Jak będzie jakieś fajne pytanko, to po prostu my sobie je wybierzemy i do was zadzwonimy. Tak. Po prostu numer co odpaliliśmy z tego, ze stacji, kupiliśmy po prostu kartę. No to on już kiedyś był, po prostu doładowaliśmy go i znaleźliśmy telefon. To jest zwykły numer, 780 jakiś, ile tam jest? 780-050-986. No, więc piszcie kreatywne pytania i na te najbardziej kreatywne pytania będziemy oddzwaniać i będziecie się mogli połączyć ze studiem, będziemy mogli pogadać, pytania do mnie, do Amadeusza. Dla mnie zajebiście, bardzo lubię wchodzić w interakcję. Tak, no ja ogólnie uważam, że dzisiaj może być mocne oro. Wiesz czego bardzo nie lubię? Często takich oczywistych pytań albo takich... Nie chciałbym tego nazwać durnych, ale takich często ludzie dzwonią i zadają takie pytania retoryczne, nie? Okej. Okay. Wiesz, na tych cage'ach i tak dalej, że to jest takie pitu, nic nie wniosło nawet ciekawego. No tutaj. Często są takie pytania, na które odpowiadasz 3 sekundy i później no nie mam pytań. Skip telefonu. Jako prowadzący się ostatnio o tym przekonałem, że było takie z 2 razy, był taki telefon. W każdym razie robimy sobie takie... To jest w ogóle, szczerze to mi się to teraz wygląda trochę jak taki program był. Czy jest dalej szkiełko kontaktowe, nie? Ja nie widziałem. Widziałeś to? Widzowie, kto zna szkło kontaktowe? A to telewizyjne? No w formacie TVN24 chyba w ogóle. Tam też jest 2 redaktorów, jeszcze raz? Się zaczęło. Zaczyna się? No będzie, ja wiem, że dzisiaj będzie orka, ale... Ja od dziecka telewizji nie oglądam. Nie śmiesznie, będzie zabawnie. W ogóle telewizji nie oglądam od dziecka. Ja ogólnie z moją babcią i dziadkiem, jak... jeździłem z nimi na wakacje, no to oni bardzo lubili, bo to był program, który był odpalany po godzinie 22, chyba po 22, tak jak pamiętam. No i tam też ludzie, wiesz, jak dzwonili, tam ci redaktorzy wypowiadali się na temat głównie jakby wydarzeń politycznych, ale też trochę lifestyle'u, więc podobnie jak tu, tylko my zamiast polityki mamy świat influencerów. Nie? Zajebiście. Więc to ja na czym... się powypowiadam. Tak jest. Świata influencerów. Tak. Nie będę tutaj żadnych jakichś czarnych tajemnic mrocznych zdradzał, ale swoje zdanie mam. No i dzisiaj ogólnie mamy bardzo dużo newsów też, bo chcę tylko powiedzieć, że intro trochę trwało, widzowie, ale no wymaga też jakby
intro w momencie, gdy jest gość, jakby jest to wymagane. Ja wiem, że na czacie jest też dużo takich ludzi, którzy potrzebują dynamiki, potrzebujecie jakby tego, żeby co chwilę coś skakało i tak dalej. Ja rozumiem trendy TikTokowe, że cały czas ten wall sobie leci i ten, ale wiem, że tutaj jest bardzo dużo widzów takich, którzy przychodzą sobie też posłuchać tego tak po prostu, nie? Więc my też nie będziemy się spinać i będziemy sobie robić tego live'a na luziku, a gość, który też do nas przyszedł, ja wiem, że tutaj jest duża skarbnica wiedzy na temat środka, branży. No bo chociaż wiesz, ja się nie koleguję z nikim z branży, nie? Nie koleguję się w sumie z nikim, ale koleguję się z ludźmi, którzy się kolegują, więc przez moje ręce cały czas przechodzi i tak wszystko. Dobrze. Albo z jakimiś tam menadżerami i tak dalej. No ja wiem, że bardzo też podoba ci się ta branża też od strony finansowej, nie? Mhm. Bo no wiadomo, że to jest ciekawe, jakby chcesz też żyć najlepiej jak się da, więc to jest zrozumiałe. Co pchacie też mniej więcej do takich koneksji stricte menadżerskich? No nie ukrywam, że kiedyś mieliśmy otwierać, nie? Mhm. Razem. Nie wiem, na ile to jest jeszcze wspólnie możliwe, ale ja już tam ileś osób podsumam. Mhm. A co jest najśmieszniejsze, nie ma jeszcze osoby, której bym nie wynegocjował wyższej stawki, także high stakes. Okej, okay. Powiedz mi, czy jesteś w stanie zdradzić przynajmniej dwie osoby, które masz pod sobą, mniej więcej, bo rozumiem, że Nikita, nie? No na pewno, to mogę. Czyli Nikita jest w twojej grupie. Póki co nie chcę się wychylać, nie? Bo okay. myślę, że zrobię grupę promotorską, nie? Pełen profesjonalizm, no i nie ukrywam, że znam stawki na rynku, chyba jak mało kto, i większość menadżerów i promotorów to nie zadziała na korzyść federacji, jest zwykłymi lizodupami i włazidupami. To jest coś takiego, że w momencie, gdy lizodup rozmawia na przykład, nie wiem, z Rafałem Pasternakiem, to jak Rafał warknie, to on bardziej będzie musiał być dla Rafała miły, niż działać na korzyść swojego zawodnika, ze względu na to, że jeśli spierdoli mu się na przykład kontrakt z federacją, załóżmy, kontakt, nie? Tak, tak. To nie będzie, nie będą jego zawodnicy walczyć w danej federacji, więc nie do końca działają na korzyść zawodników, a ja znam stawki, znam branżę, więc co, no, mogę być czarnym koniem, nie? Okej. Okay. Bogze, widzisz reakcje pod filmikiem są w zgrzycie i kolejnym, gdzie Rewo odpowiadał, by the way, dzięki tobie poznaliśmy prawdziwą twarz Rewo. Chodzi o to, że Rewo teraz chyba jest krytykowany też. Wiesz co, ja nie wiedziałem, że do niego wystąpiłeś. Dzisiaj mi się wyświetliło dopiero. I co, i że ponoć, ja przeczytałem jedną rzecz w internecie, że ponoć ci lizali dupę, a jak sobie poszedłeś, tego nie widziałem nic z tego, a jak sobie poszedłeś, to ponoć zmienili szybko narrację, bo ktoś tam jakiś hejt dostali czy coś, tak? Właśnie nie oglądałem tego ostatniego zgrzytu. Wiem tylko, że gdzieś tam bardziej bronili swoich racji. Okay. Że oni też zapraszając na podcast, oni nie chcą strzelać, nie chcą dociskać, tylko bardziej chcą, żeby wiesz, żeby goście nie bali się do nich przyjść, nie? Rozumiem. Jakby ja uważam, że... A później wyrażają dopiero swoje prawdziwe zdanie, tak? Albo zmieniają je pod wpływem widzów. Wiesz co, to jest właśnie w świecie influencerów, tak. Wiesz co? Że można zmienić... Wiesz co mnie wkurwia troszeczkę w internetach, że w internecie rzadko kiedy duży twórca będzie mógł mówić tak 100% prawdy, bo często jakby mówili w 100% to, co myślą, to dostawaliby krytykę, co by źle na ich działalność oddziaływało. I to jest na przykład tego przykład, nie? Wiesz, że co to było z Gimperem i Szeją? Przepraszam, czy było coś takiego, co on się po jednym dniu wycofał z tego i nawet przeprosił? Z Gimperem i Szeją jedyne co... Nie jestem pewny, czy z Szeją, ale Gimper na pewno. Dał taki statement, za który dostał duży hejt i to było chyba coś łóżkowego, coś takiego. Nie chodziło o goleniu rąk to było. Tak, że chyba właśnie coś z higieną, że powinna golić. Nie, że ona, ale że chyba ogólnie kobiety. I wiem, że zdanie i na przykład... Ale możecie poprawić widzowie, bo ja nie jestem tutaj pewien. Trzymać dalej swojego zdania, tylko dostałem hejt, no to już kolejnego dnia muszę zmienić zdanie, przepraszam w ogóle, że tak, bo on nawet przeprosił, tylko nie jestem pewny, co to było, wystarczyłoby, że ktoś by mi odświeżył pamięć. Możecie, właśnie mi się wydaje, że to otwarty związek był. Nie, kwestia otwartego związku nie była tak, znaczy wiadomo, że to było kontrowersyjne, ale to nie było tak, bo jakby każdy tak? ma no prawo do za tego. Za to, co on przeprosił co? Następnego. To chyba z tymi włosami na rękach, to było, to wiem, że to było takie coś, co... A z tym poruszyło faktycznie Twitter, tak. I tam była o tym gadka. Tak, no i chociażby właśnie z takich względów mówię, że ciężko
jest też tym influencerom z góry mówić to, co myślą, bo dostaną krytykę, która źle na nich będzie wpływała, nie? Więc to jest też ciężka branża tak naprawdę, ciężko być prawdomównym. Zawsze mnie to w internecie troszeczkę wkurwiało, nie? Kurwa, wiem, to nie chodziło o te ręce, ani o otwarty związek. Tam chodziło o to, że jak facet jest w tym, jest w związku tam o zadowoleniu kobiet, to faktycznie, dobra, to było dobra, to. Dobra, teraz dobra, sobie dobra. Przypomniałem. O, nawet ludzie zaczęli pisać, że czekaj chwilkę, że jak kobieta, żona zmęczona nie chce. To było ten. Wystarczy powiedzieć, jeśli kogoś to urodziło, to sorry, ja mam takie zdanie, czy coś takiego, a nie wiesz, chodzi mi o zmianę zdania, nie? Że to jest takie, to pokazuje po prostu, jak działa troszeczkę ten biznes u góry, nie? Okej. A jakie jest twoje zdanie na przykład na temat Rewo i Gimpera ogólnie? Kurczę, powiem ci szczerze, że Rewo dawno chyba nie robi komentery, więc a ja nie oglądam tego ich formatu i nie widziałem żadnego odcinka, tylko to, co mi się wyświetliło na TikToku, a mam wrażenie, że mój algorytm mało mi tego wyświetla. Natomiast na Gim... Widzisz, ja na przykład lubię Szeję, nie? Dla mnie ona jest ciekawą, fajną postacią. Nie mówię, że jakąś super, którą bym śledził, ale z jakichś przyczyn wzbudza u mnie sympatię. Gimper jest dla mnie taki, że patrzę na niego totalnie neutralnie, nie wzbudza u mnie ani agresji, ani nie wzbudza u mnie też jakiejś sympatii wielkiej. Ale wkurzył mnie kilka razy Gimper, bo powiedział coś nie do końca zweryfikowanego, podał na to przykłady. Faktycznie ze mną niby dyskutował na ten temat, no ale do konsensusu jakiegoś tam nie doszliśmy, nie? Uważam, że kanały komentarze nie do końca są rzetelne. Okay. Albo często weryfikują to, jakiego zdania jest internet i podają im to na tacy. Okay. Wiesz, najpierw robią taki research, a przeczytam, co myślą ludzie w internecie, żebym wiedział, co sam mam myśleć i to wygłosić, nie? Bo jest jeszcze ważne to, że jest różnica pomiędzy kanałem commentary w dzisiejszych czasach, a kanałem newsowym. Nie? Kanały newsowe to są takie jakby kanały, które tworzą ci kompilacje newsowe. Konopski na przykład dodaje do tego opinię, czyli jest takim half commentary / news kanałem. Nie? Okay. I są stricte newserzy, na przykład Freak Fight Polska, która on daje takie czysto obiektywne i to ludziom zostawiają jakby do opinii. No i są kanały commentary, które robią jak Wardęga, to jest taki 100% kanał commentary, który nie robi tego w formie newsów, tylko bardziej dedykowany film na temat danej jakby sytuacji i on już tam wygłasza na przykład swoją opinię, ale rzuca na przykład obiektywne rzeczy też, nie? I na live'ach też jakby wygłasza swoją opinię. Ja uważam, że zostałem przez niektóre kanały komentarze czasami skrzywdzone, bo podali nieprawdziwe informacje, dosłownie nieprawdziwe, nie? A ciężko czasami jest coś udowadniać albo walczyć z wiatrakami, wiesz, co mi chodzi. Po prostu powiem, nie podam ci teraz konkretnego przykładu, ale czasami kanał komentarzy podał na mój temat fałszywą informację, więc to bym też podważył troszeczkę rzetelność niektórych, ale też na przykład wyświetla mi się jeden kanał komentarzy, uważam go za przegrywa. Kogo jeszcze raz? Mogę wypowiedzieć, uważam Konopskiego za przegrywa totalnego, który po prostu nic sobą nie reprezentuje. A najłatwiej w dzisiejszych czasach... A czemu aż tak? Zaraz ci powiem, ale najłatwiej uważam, że w dzisiejszych czasach... ja sobą nic nie reprezentuję, ale w takim razie będę zbierał newsy i je komentował. Wiesz, to jest tak naprawdę giga proste. Jedyne, co można przybić piąteczkę im za to, że to wszystko montują i tak dalej, nie? Okay. To jest gość, który sam sobą nie reprezentuje nic i samemu by się nie wybił. Mam na myśli, że on jako persona nie jest ciekawy, i przez to, że nie jest ciekawy, to musi żyć życiem innych i to obszernie komentować, nie? Co prawda mu to wyszło, no i tyle, nie? Uważam, że czasami faktycznie ma własne zdanie, ale często jest to też zdanie pod publiczkę i niektóre fakty pomija niewygodne dla siebie, nie? Wkurwił mnie, powiem ci szczerze, że z tym, co ostatnio o mnie powiedział na przykład na filmie, ponieważ powiem wam teraz fakt. A co powiedział? Więc tak. Dziękujemy Karolina za donata. Czy zaprosimy Nikitę na aferki? Processing. We will see. Jeśli powiem ci szczerze teraz fakt i to mówię z ręką na sercu, są na to dowody i Konopski nigdy w życiu tego nie podważy.
był pierwszą osobą, która dostała ofertę wypuszczenia filmu Stewarta gdzieś tam od mojego sztabu, powiedzmy, nie? No nie dostał ode mnie, dostał telefon, no więc okej, okay, nagrał o kimś film, czy miał rację, czy nie, nie mówię o tym, czy w tym filmie miał rację na temat Stewarta, czy nie miał racji, tu w ogóle mnie to nie interesuje. Zmierzam do tego, że ocenił jedną stronę i w swoim chyba ostatnim filmie na jego temat powiedział, że chętnie komentuje odpowiedzi ludzi związanych z Pandora, twoją, Dubiela, wszystkich tam, nie? I był Stewart i on, to była jego jedyna odpowiedź, gdzie już siedział, on nie wiedział, Konopski, co się w tym filmie znajduje, bo ludzie mówią, że ten film ostatecznie nie wyjaśnił nic i nie miał sensu. W porządku, ale nie mając świadomości, co w tym filmie się znajduje, gdzieś strach podpowiedział mu, nie, ja nie chcę tego wrzucać, nie chcę tego oglądać. Więc tu uważam, że okej, okay, czyli tak, rozmawiać o nim chętnie, ale pokazać odpowiedzi, która być może jest na jego niekorzyść, na niekorzyść Konopskiego, już niechętnie, nie? I gdy on nie chciał tego wrzucić, ja stwierdziłem po prostu, że to wrzucę, no bo kurwa nie będę się prosił innych ludzi, a z Sylwkiem nie miałem wtedy kontaktu. Okay. Znaczy inaczej, ja zadzwoniłem raz do Sylwestra, on nie odebrał. Prawdopodobnie nie wie, że nawet to ja dzwoniłem, pewnie nie ma mojego numeru, bo za każdym razem jak kiedyś dzwoniłem, to był zdziwiony, że to ja. Więc nie wiem, czy sobie nigdy nie zapisał. Wrzuciłem to ja, i za to zostałem nazwany hieną, gdzie ludzie nie wiedzą tylko jednego, już nie chcę tego przeciągać tematu, że oni myślą, że ja się podłączam pod aferki z ratatata, gdzie ja w ogóle z tego tak naprawdę nie żyję, ja mam swoje pole do popisu na Fame MMA, zarabiam zajebiste pieniądze i wrzucenie jakiegoś filmu ze Stewartem, gdzie jeszcze z niego przelałem pieniądze na cele charytatywne, nie daje mi żadnej jakiejś kurwa takiego zasięgu, że ludzie sobie cokolwiek, wiesz, nie daje mi to takich profitów, jak ludzie sobie wyobrażają tak naprawdę, nie? Więc to mnie wkurwiło, że miał szansę wrzucić film, a nie wrzucił, a jak ja to udostępniłem ludziom, to stwierdził, że jestem hieną. Tak jakby sobie uzurpował tylko prawo do wypowiadania się na ten temat. Mamy pierwsze zapytanie z Twittera, jakby jest takie kontrowersyjne dla ciebie, no. Ale Nene to ja napisał. No. Tutaj w ogóle macie też tweety, wyskakują jakby w momencie, gdy wpisujecie hashtag aferki. Jest ten. A ty, Amadi, ile podałeś fałszywych treści w internecie, dobrze, a problem masz do kogoś? Okej. Okay. I to jest zajebiste pytanie. To jest pytanie, którego pragnąłem. To mogę wodę? Proszę przykład. Może jest w chuj ludzi na czacie. Proszę przykład. Ja odpowiem na każdy. Gdzie podam jakiekolwiek. Zobacz, że ja uważam, że część ludzi w Pandora Gate została pokrzywdzona. Część coś tam brud za pazurami miała. Ja podałem informację na temat jednej osoby i to chyba, która zrobiła najgorsze czyny. Ze wszystkich chyba, tylko na pewno. Może dać mi szklankę, to ci nabiję. Tak, dzięki bardzo. Zrobię smaczne picie. Nie wiem, co to jest. Jakaś... Możemy napisać do Olki, to ona jeszcze zrobi. I co? I to się okazało prawdą. Ja nie podaję właśnie ludziom fałszywych informacji. Nigdy. Nigdy. Ludzie napisali, więc... że na przykład fałszywą informacją że jest... Łamałeś że... ludziom czaszki. Nie, to chyba chodzi o moją czaszkę. Nie. Chodzi o to, że na przykład często kłamiesz, że niby nie trenujesz, a trenujesz. To był raz w życiu. Za każdym razem jak trenuję, teraz to mówię, że trenuję. Jak za każdym razem jak nie trenuję, to mówię, że nie trenuję. Za każdym razem. Powiedziałem to raz w życiu. To był początek mojej kariery i to było przed wiewiórem. Ten jedyny raz, ale nie możecie patrzeć na taktykę w walce, bo ja mogę na przykład powiedzieć to co zarzucą mi kosty, jeśli ja będę mówił, że na przykład chcesz się bić w stójce, to wjadę w ciebie w stójce, a pierwsze co zrobię, to wejdę mu w nogi. Okay. To już jest walka i to się rządzi troszeczkę innymi prawami, tak? Okej. Okay. Jeszcze ludzie podają tańcule. To z czym ja skłamałem? Bo nie wiem z czym. Przecież ja pytają się o drugi film tańculi. Okej, okay, drugi film tańculi. W porządku. Na tańcule. Ale oni powiedzieli, że ja podaję fałszywe informacje wcześniej. A to nie jest fałszywa informacja, tylko powiedziałem, że wypuszczę film, którego nie wypuściłem, ale ja powiedziałem, że zostawiam prawo panu Jackowi do tego wszystkiego. Czy pan Jacek kiedyś z tego skorzysta? Myślę, że tak. Myślę, że z tego co wiem, to będzie najbardziej wykorzystany do rozprawy w sądzie, która udowodni rację pana Jacka. Kochani, jakaś dziwna plaga. Dla was i szerszej publiczności mówimy to miasto, to starć, to zestawienie, ta dziewczyna, ten chłopak, to dziecko. Natomiast te używamy w liczbie mnogiej. Te dziewczyny, te auta, hashtag know-how, pozdro. Pozdrawiam. Ale wiesz co, bardzo bym się chciał do tego, bo wiesz co, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą i
ja miałem mnóstwo walk, więc każdy gadał farmazon, farmazon się przyjęło, ale no gdzie, gdzie te prawdziwe farmazony? Tego nie znajdziesz tak naprawdę, bo ja właśnie w przeciwieństwie do tych kanałów dużych nie muszę, nie boję się prawdy, bo ja się nie boję hejtu, to mnie od nich odróżnia. Nie boję się hejtu, bo mi to nie szkodzi. Bogzel, czy zaręczyny były pod zasięgi? Ale jakie zaręczyny? Zaręczyny na klaucie zapewne. Nikity. Aha, Nikity z tym chłopakiem. Dobre pytanie. I w ogóle jakbyś mógł zadzwonić ja już mam. Pod... Masz już? No ja mam... To zadzwoń i poproś go, wiesz o co chodzi, żeby mieć go zakolekowanego widza, nie? No ale to tak nie działa. To tak, bo popatrz, jest... zadzwoń do niego, nie? Normalnie i powiedz mu, że tak gdzieś, wiesz... Bo jeszcze nie mamy tutaj infrastruktury rozbudowanej, bo musimy mieć tutaj dźwiękowca. Robimy to sami. Kuba powiedział, że będzie to robił. Więc po prostu zadzwoń i powiedz, że zaraz po prostu jak skończymy wątek, to będziemy, puścimy na głośnik, nie? Trochę mamy to tak amatorsko zrobione, ale wybaczcie, jakby chciałem to dzisiaj wprowadzić, dzisiaj żeśmy też to wymyślili. Widzę, że dużo ludzi tak pisze naprawdę o tym Truman i skamy. Powiem, że nie skamy, tylko Truman i zarzucają mi tą jedną kryptowalutę, tylko muszę coś podkreślić. Wyobraźcie sobie, że na przykład, nie wiem, no Bogzel koleguje się z Ulfikiem, nie? I Bogzel daje Ulfikowi super rzecz do zareklamowania i mówi, że to urośnie. On zareklamował tą rzecz, a później się okazuje, że ta rzecz nie zarobiła, tylko spadła i Bogzel pod niewiedzą na przykład Ulfika sobie na tym zarobił. I tak, ja zostałem przypadkowo wmieszany w coś takiego i ja już się na ten temat wypowiadałem. Mogę tylko ludzi, którzy faktycznie stracili pieniądze, przeprosić. Na początku to podskoczyło 250%, więc ludzie mogli zarobić, ale później spadło, że zostało chyba 40% tego, co zainwestowali. Ale jeśli ja nie byłem w stanie tego zweryfikować, w porządku, ale nawet Fame MMA nie było w stanie tego zweryfikować. Tak naprawdę, bo ryba miał i tatuaż, i bluzę na konferencji, więc... Ta ryba miała coś takiego. Więc jeśli... To można powiedzieć, że ja zostałem oszukany i przez to, że ja zostałem oszukany, do dzisiaj mi się to wypomina. A co ja mam zrobić? Mogę tylko przeprosić na dzień dzisiejszy i po tej akcji stwierdziłem, że nigdy więcej nie będę reklamował czegoś, czego nie jestem pewny w 100%. I nie zareklamowałem od tamtej pory. I jest mój jeden fuck up. Jeszcze pojawia się pytanie odnośnie hot doga z Magicalem na BP. Czy taka sytuacja miała miejsce? Nie, no, hot dog to miał Nathan. Nathan miał z hejterem. Z hejterem, ale tutaj było, że z Magicalem, że ty z Magicalem na BP. Tak. Bo oni byli na Orlenie, to wiem 100%. Nie, no gdzie? Nie miałeś takiego spotkania nigdy z Magicalem? Nie. Ja się z nim widziałem ostatni raz, jak pierwszy i ostatni raz. Jak miałem tego, jak Nikola rozmawiała z panią Margaret i ja w tle widziałem się z Danielem i rozmawialiśmy gdzieś tam chwilę prywatnie, jakbyśmy nie mieli żadnej spiny, bo Magical nie jest jakimś moim wrogiem, ja mu nie życzę źle. Magical mi lata mi po prostu. Ja, wiesz, on nie jest jakimś moim wrogiem, on na dzień dzisiejszy nic nie robi. Mi nie przeszkadza to, że on sobie gdzieś żyje, nie? Okej. Okay. Mamy widza. Okej, to właśnie, poprosiłbym. Także widzisz, za dużo nie można mi tak naprawdę zarzucić. No, to z Trumanem można, bo faktycznie coś kurwa zareklamowałem. A teraz mamy widza na linii. Halo, halo. Halo, halo. Cześć widzu, witam. Jak się nazywasz, skąd jesteś? Witam. Jestem Marcel, jestem z Rzeszowa. Cześć. Cześć w ogóle. Witam wszystkich. Siemano. Cześć, siemano. Tak, mam do Amadeusza. Słucham cię, mistrzu. Na temat Cage'a, bo no? Chciałem zapytać o jego zdanie ogólnie o Nathanu Marconiu. Wiem, że na pewno to są dwa światy pomiędzy tym, co prywatnie, nie? A tym, co publicznie, ale widziałem, że Amadeusz na Cage'u. Na Cage'u z Marconiem tam się troszeczkę podśmiechiwał, taki uśmieszek był pod nosem i chciałem spytać Amadeusza o zdanie na temat Marconia, jak się zachowuje, czy dobrze, wiem, czyli że Amadeusz jest na pewno doświadczony bardziej od Marconia, jakie tam mu rady daje, czy to dobrze
Czyli że ogólnie o całokształt jego aktualnej działalności. Pytasz czy konkretnie o Cage'a? I o mentoring chyba też bardziej. Chodzi ci o to, że jakby według ciebie Ferrari też jest w jakimś stopniu odpowiedzialny za to, co robi Nathan teraz? Czy... Nawet nie odpowiedzialny. Jak on to ocenia, bo aha. Nie wiem, zaobserwowałem, że on się, nie wiem, może go tak popiera, się tak z nim koleguje, coś w ten sposób, nie? Inaczej, ja mogę powiedzieć. Dobra, to ja się wypowiem, co sądzę na temat Nathana. Nie chcę zajmować za dużo czasu, ale w sumie jak już o nim rozmawiamy, to chwilkę mi to musi zająć. Powiem szczerze tak, w chuj lubię Nathana prywatnie, jest zajebistym gościem, z którym mam zajebiste flow. Jak z nim robię jakieś projekty, typu nie wiem, Trans TV, to w chuj się z nim dogaduję. Mało mam ludzi, z którymi mam taki vibe, dlatego że uważam Nathana za inteligentnego gościa, ale za młodego i niedoświadczonego. I z poczuciem humoru. To mówię o prywatności. Jeśli chodzi o jego działalności medialnej, to na pewno przekracza ona pewne bariery. Nie wszystkie jego działania popieram, ponieważ szanuję niektóre osoby, z którymi ma spinę i może mi się to w jakiś sposób nie podobać, a nawet mogę się gdzieś tam martwić o jego zdrowie. A właśnie, czy nie wydaje ci się, że odbije mu się czkawką to, że uważam, że się odbije. Uderza w Załęckiego i uważam, nawet w jego się... ojca ostatnio, nie? Uważam, nie uderzył chyba w jego ojca, tylko mu odpowiedział, nie? Bo akurat z kulturą mu odpowiedział, nie? Tak. Uważam, ale uważam też jedno, nie? Powiem ci szczerze, że jak wiem, że Nathan będzie na przykład na jakimś face to face czy Cage'u, z dużą, większą ochotą to obejrzę, bo wiesz czego najbardziej nienawidzę? Nienawidzę ludzi typu we freak fightach, typu Maślana. Nie z tyle, że nienawidzę Maślany, tylko tego typu ludzi, bo mam wrażenie, że co, po chuj ty w ogóle tu przyszedłeś, tak? Bo to jest coś takiego, że najłatwiej jest mieć przeciwnika, który dymi, bo ty możesz tylko siedzieć, nic nie robić, a pod koniec ci wszyscy biją brawo, jeszcze że piszą, że jesteś szacunek, że jesteś Sigmą, bo siedziałeś na tkanej pizdzie i dawałeś robić się z ciebie szmatę. Dodać jedną rzecz. Tak, mów. Bo masz rację, Amadeusz, ale moim zdaniem właśnie Nathan robi to za bardzo, że on chce za bardzo zaistnieć. On jest taki, nie wiem, czy to może taki element jakiegoś skrzywdzenia, braku uwagi, czy coś, ale on właśnie za bardzo zabiera, nie wiem, możliwość wypowiedzenia się na przykład w Ardenze albo prowadzącemu na Cage'u też było można zaobserwować, dlatego... Inaczej, mi się podoba w miarę jego styl. Tak jak mówię, na przykład nie popieram spiny z Denisem Załęckim i tak dalej, ale podoba mi się jego styl i ja traktuję troszeczkę freak fighty jako WWE, jako wrestling amerykański, tylko z tą różnicą, że my pod koniec faktycznie będziemy się bić. I to jest kwestia robienia show, wiesz? No, nie uważam, że wszyscy są zmuszeni do tego, żeby robić show, ale jeśli Nathan zaczął grać w tą grę, bo ja to troszeczkę też traktuję jako grę, to zagrał sobie we freak fighty i stworzył sobie jakąś postać. Ta postać jest zmienna, było 101 twarzy Don Cassio, teraz jest 101 twarzy Nathana Marconia. Uważam to za ciekawe zjawisko. Pytanie, na jak długo i co po walkach, co po werdyktach, jak to się wszystko rozwinie, wiesz, bo też nic nie może trwać wiecznie, ale jeśli ja mam na przykład obejrzeć, jakby Maślana walczył z wiejskim koksem, to w życiu bym tego kurwa nawet nie zerknął, a nawet nie chciałbym się na nich nacharać, nie? Stary, bo po prostu zżygałbym się, jakbym słyszał kurwa jednego stypiarza z drugim stypiarzem. Najgorsze, co uważam, jest u ludzi brak zrozumienia tego, że Nathan przyjął na siebie coś ala bycie męczennikiem w pewnym stopniu, bo wiesz, że robisz show, wiesz, że ludzie to obejrzą, a pod koniec nie dostaniesz docenienia od ludzi. Wiesz, powiem ci, że naprawdę to jest, dźwigasz na swoich warkach wiele, bo i tak pod koniec nie zostaniesz doceniony, chyba że wejdziesz i rozpierdolisz swojego rywala. To jest... Wtedy można powiedzieć, że to jest takie odcięcie kuponu, że tak farmisz, nie? I wtedy ludzie chcą, żebyś farmił więcej. Tak. I wtedy zyskujesz najwięcej. Tak. Jesteś takim, no, Conor McGregor to... Znaczy, tak, to dobre określenie, nie? Co prawda nie jest to ten poziom i nigdy nie będzie, ale to jest takie coś, że jesteś tym butnym zawodnikiem, takim buntownikiem i jeszcze pokonujesz swoich przeciwników. Ja uważam, że wbrew pozorom
Nathan w jakimś stopniu rozgryzł tą gierkę i nie tylko będzie częściej walczył, nie tylko będzie więcej dzięki temu trenowałby, ale też ludzie będą chętniej go oglądać, no ale zbiera żniwo hejtu, nie? Najgorszy jest właśnie dla mnie taki Maślana, kurwa, nie? Dla mnie najgorszą rzeczą jest Maślana. Stary, no nienawidzę takich ludzi oglądać. Nienawidzę takich ludzi oglądać, nie chcę takich ludzi oglądać w Freak Fightach. Takie walki sportowe mogą, powinny być, bo nie mogą wszyscy, kurwa, odpierdalać, bo tam już by zaczęli do siebie strzelać, ale uważam, że Nathan zasługuje na jakieś większe docenienie wśród ludzi i musicie zdać sobie sprawę z tego, że on faktycznie gra, jednak jak coś robisz, musisz się liczyć z konsekwencjami. Jeśli przekraczasz pewną granicę, to konsekwencje muszą być, mogą być srogie. Jeśli Nathan się z tymi konsekwencjami liczy, że może stracić również na tym zdrowie, no to jest to jego wybór. Tak więc mówię, na przykład spiny z Załęckim nie popieram, niektórych ruchów nie popieram, ale nie mogę też ingerować w jego życie i mówić mu, jak ma żyć, a odbić od niego nie zamierzam, bo go po prostu, kurwa, bardzo lubię. Okej. Okay. I doceniam, że się stara na tle innych zawodników. Dobrze, dziękujemy ci. Ej, mam jedno pytanie do tego zioma. Mhm. No dobra, przegina, nie? Ale fajnie ci się mimo wszystko ogląda tego show, wolisz jak robi to show, czy jakby nie robił? Nie ma. Halo? Halo. No. Amadeusz zapytał się, czy mimo wszystko fajnie ci się ogląda to show, czy wolisz, żeby tego nie robił, Marcin? No mi osobiście to troszeczkę nie smasza, kiedy Nathan tak zabiera wszystkim słowa, nie da się nikomu wypowiedzieć, ale to też jest w pewnym sensie show, tak jak Amadeusz powiedział. Ale mi chodzi, czy wolałbyś, żeby robił to show, czy nie, czy żeby był normalny? Ja wolałbym, żeby robił, ale... O, i to jest klucz. Żeby troszeczkę mniej. Okej. Okay. Troszeczkę to ograniczył. Że zbyt mocno... Znalazł smak. Tak, żeby znalazł smak w tym właśnie. Wypośrodkował. Złoty środek znalazł. Złoty środek. Żeby tak nie absorbował pewnie. Okej. Okay. Ale widzisz, ostatecznie nie smaczy, ale i tak woli, żeby robił. Fajnie, czyli widzisz, Nathan, dostałeś radę. Fajne to się. Leć tą drogą, którą lecisz, tylko znajdź złoty środek, nie? Dobrze, dziękujemy widzu. Granic Marcel, trzymaj się, byku, pozdro. O, jeszcze się ten. No ale tak. Pozdrawiamy, Marcel. Przejdźmy teraz w takim razie. O, może i tak. O, w ogóle zostałeś nazwany PR-owcem Marconia. Nie, to nie jest prawda. Ja mu aktualnie w ogóle nie podpowiadam w tym jego aktualnych ruchach, ale czy się przyczyniłem troszeczkę do stworzenia tego potwora? Jak sobie gdzieś tam rozmawiam sam ze sobą, ze swoimi myślami, to uważam, że nie mogę powiedzieć, że stworzyłem, ale uważam, że się przyczyniłem, bo pamiętam, jak został zeszmacony troszeczkę na pierwszej konferencji. Mhm. No i ja mu powiedziałem, chyba mu po prostu powiedziałem, stary, we frikach chodzi o to, o to i o to i o to. I wiesz, jeden człowiek wysłucha i nic nie zrozumie, a on, mam wrażenie, że zrozumiał wiele, nie? Tylko jeszcze muszą iść wyniki sportowe. Jest donate blachy. Chcę wrócić do tego, co Amadeusz mówi na temat Konopa, a ty co sobą reprezentujesz, chłopie? Gdyby nie Freak Fighty, to byłbyś totalnie nikim. Bąbel, trzyma się. Ale pozdrawiam. To z góry założyłeś blacha, że byłbym nikim, wiesz. Ty to z góry założyłeś, nie? No, udało mi się w jakiś tam stopniu we Freak Fightach. To idę tą drogą i nie tylko tą, ale jestem przekonany, że na dnie bym nie był, stary. Jestem dużo bardziej sprytny, niż ci się wydaje, blacha. Pozdrawiam. Bogzel, zapytaj Amadeusza, czemu Sentino wyzywał go i Nikitę i resztę ekipy? Był jakiś powód, czy po prostu typowa odklejka Enrique? Wiesz co, faktycznie troszeczkę mało się odzywałem do Sentino i rozumiem, że się wkurwił, no bo stary, albo jesteśmy kumplami i mamy kontakt, albo nie, ale ja też troszeczkę za mało się odzywałem z prostej przyczyny, bo ja jestem typem, który mało się kontaktuje z ludźmi, tak żeby pisać i tak dalej. Ja jestem typem, że ja wolę do niego za kilka miesięcy polecieć i spędzić z nim miesiąc czasu, co nie? Już z nim sobie prywatnie porozmawiałem, jest wszystko okej. Okay. A co do Nikity, ja i Nikita, inaczej, bardzo się lubimy, ale nie możecie też nas łączyć. Jeśli na przykład Sentino lubi mnie, ale jest na mnie zły, a nie lubi na przykład ostatecznie Nikity, bo nie wiem, czy ją lubi, to my nie jesteśmy w parze z Nikitą. To nie jest jedność, wiesz, że tworzymy ekipę albo wszyscy, albo, bo ja na przykład mógłbym lubić Ulfika, nie lubić ciebie lub odwrotnie, rozumiesz mnie? Wiesz, jak to działa, nie? No, normalne dosyć.
Liker napisał. Krzysztof Stanowski, uwaga, to jest leak, tylko donate, żeby jak ktoś wytnie na TikToka, chociaż i tak pojebane, bo i tak mogą wyciąć to, co teraz powiem. Krzysztof Stanowski ma oprzeć swoje finansowe zero o projekt Big Short Bets. Research Rafała Zaorskiego. Ten od 504, a tego apartamentu na złoty. Film na kanał Zero był zrealizowany właśnie tam. Pierwotnie miało to być studio kanału sportowego. 504 są. No tak, bo teraz Rafał Zaorski, z tego co wiem, to sprzedaje ten apartament. To jest akurat prawda. Bo sam zresztą ogłosił o tym. Ogłosił to na swoim Twitterze. No ale jakby... Może uznał, że nie jest to warte swojej ceny, nie? Bo tam są mieszkania horrendalnie drogie, a te pieniądze może sobie przeznaczyć na coś innego i mieszkać w takim samym standardzie za pięć razy mniejszą kwotę, wiele mniejszą kwotę. Kwestia Rama. Tutaj musi być poruszona, bo no, cały jest czas pisze o ten Rama. Ja może nie przychodzę do klu, że do wypsikania, tylko może przejdę, jak to wyglądało z mojej perspektywy, że od samego początku. Ja wtedy byłem skontuzjowany, ja nie chciałem tej walki, próbowałem się wycofać, wszyscy to widzieli, trochę mnie za to skrytykowali, część było smutno im, że kurwa jestem taki chany, bo się skontuzjowałem. Znaleźliśmy złote rozwiązanie, że zawalczymy w tym boksie, ale za 4 tygodnie była kolejna gala i mieliśmy tam stoczyć rewanż. I praktycznie no są twoje słowa, tu się nie będę teraz czepiał, ja wiesz, że cię bardzo lubię. Jasne. Znaczy w ogóle możemy powiedzieć całą prawdę. Słowa przed piątkiem, w piątek, były takie, że Ram trafia do was, nie? A ostatecznie, to więc już to było wszędzie ogłoszone i wiesz, że tamte wyniki sprzedaży, oglądalności były przez to, bo ja z Polakiem zrobiłem... O inaczej, doceniam bardzo Pasuta za performance, ale to, co my zrobiliśmy, to był kurwa Armagedon, który nawet przekroczył pewne granice. Już tam nawet mój ojciec wbiegł na scenę, bo nie wytrzymał, co Polak mówi. To była właśnie ta konferencja. Wiesz, więc no my tam kurwa rozjebaliśmy, sam mówię, że wszystkie analizy prowadzą na nas, a oto to było. Ostatecznie dostał to ktoś inny i nie było w ogóle mowy, że jakaś publiczność będzie decydować. No i wprost mieliśmy powiedziane, że zawalczymy sobie o niego dodatkowo za 4 tygodnie. Ostatecznie nikt z nas nie dostał Rama, a co więcej bym powiedział, jeszcze ja, no zostałem oszukany na werdykt. Może to wina sędziów, ale fakt jest taki, na meksykańskim boksie, tak, no ja tą walkę wygrałem i to nie jest moja teoria spiskowa, tylko jest to teoria sędziów, nawet mistrz gry o tym nagrał, że jeśli złoży odwołanie i co więcej, złożyłem to odwołanie. Tam miał być jakiś knockdown chyba z tego, co ja pamiętam. Tak, na przykład i złożyłem odwołanie, no i odwołanie nawet nie zostało przyjęte do analizy, no ale cóż. To też są, może się rządzi innymi prawami, bo wiesz, werdykt poszedł światu, bukmacherka, jakieś skandale, sratatata, to jest tak naprawdę dużo bardziej skomplikowane niż myślimy. A co do prawdy, to mów Bogzel, jak wiesz to... A nie. No to wiesz, jakby sędziowie to jest firma... Nie mówię o dalszej części. A, o Rama. No to później mieliśmy zawalczyć my. Tak no jest. I gdzieś tam pojawił się od ciebie ten pomysł, że... Ja nie wiem, czy my chyba już mieliśmy umowę podpisaną na walkę. Tak. Że po prostu obsikasz tego Rama, no i że ten Ram miał być w stawce w naszej walce, nie? Ale tak. Później jakby różne decyzje firmy były... Na to, że jednak jakby nie dojdzie na razie. Ale powiem jedną szczegół. Ja oficjalnie, bo ja powiedziałem, że obsikam tego Rama, ale oficjalnie dostałem pozwolenie obsikać tego Rama, a i tak go obsikałem. Ale bo chciałem... Ja czyściłem to auto. Ale bo... I tylko od razu mówię, że patrz, wiesz jak to było tak. Rafał Pasternak do mnie dzwoni i mówi, że słuchaj, ten z tym Ramem jakby... Ferrari ma chory pomysł, nie? Oczywiście. Nigdy nie mam szansy się dodzwonić, bo mieszkam w Anglii. Bardzo chciałbym się wypowiedzieć na temat tej afery bez wulgaryzmu, wyrazić swoje zdanie, powiedzieć coś do Sylwka. Please, bo napisałem na nick L. Dzięki, Kamil. Kurczę, tylko i wyłącznie stary przez telefon, bo jakby nie chcę też, żeby ktoś pieniędzmi mógł sobie forsować prawo do głosu. Dokładnie. Nie? Bo to będzie nie fair i ludzie wtedy też średnio zareagują, musisz mnie zrozumieć. Nie? Dziękuję za donata, ale trzeba by mimo wszystko... Tylko SMS-em jakby, tak jak każdy, żeby każdy miał równe dojście do głosu. A właśnie, jeszcze ciekawostkę tylko ja powiem. Ja jeszcze dokończę tą kwestię Rama, żebyśmy się nie zrozumieli. Ale musisz jedną rzecz powiedzieć tylko. No. To nie był pomysł firmy, ani to nie był pomysł jakiś taki, ty Michał, zawalczymy jak zrobić dymy. Tak. To był, ja wpadłem na ten pomysł, że wypsikam i tylko poinformowałem resztę, że i tak to zrobię. Tak. A nie dostałem zgody, a i tak to zrobiłem, bo ja uznałem, że to będzie fajna...
Tak, tak. Promocja jak... i próbowałem trochę wymusić, żeby RAM był na szali. Tak, i wiecie co, widzowie, jakby ja się w chuj lepiej czuję, nie? Jak wy dostaniecie jakby kawę na ławę i nie będzie już też takich kurwa jakby ceregieli z tym wszystkim, że będziemy się, nie wiem, będziemy mówić, że nie i tak dalej. Jakby każdy to oceni według siebie i każdy ma prawo do swojej oceny, ale rzeczywiście tak było, że zadzwonił do mnie Rafał i mówi, że ten auto Ferrari jakby może ci coś z nim zrobić i nikt go nie powstrzyma, nie? Ja mówię, że no... A co, on chce podkręcić atmosferę pewnie, nie? A Rafał mówi... No chyba tak, nie? No i Ferrari jakby pomazał go, no i wiadomo, jakby resztę już znacie, nie? No ale jakby ta bitka miała mieć miejsce, no i byliśmy na to gotowi z Amadeuszem, i ja i Amadeusz. Co prawda waga chujowa dla mnie trochę była. Ile to miało być? 9,2. To jest, kurwa, jak byś wyglądał w ogóle, to byś był strasznym kdurem. Nie, ja bym nie dobił do 9,2, ja bym nie był z 8,7. No. Ale ja bym był... Znaczy mógłbym dobić bardziej, ale nie chciałbym, bo w 8,7 jestem i dynamiczny, i szybki, wszystko z git jeszcze, a powyżej to myślę, że byłbym już taki cielak za bardzo. Najgorsze, że ja nie wiedziałem o tym, jaką ja kurwicę złapałem, jak ja zobaczyłem rama popsikanego. Ja nie wiedziałem, kto to zrobił w ogóle. Później się dowiedziałem, że ty. Mówię, kurwa, dziwnie. No i później wytłumaczyli, że jednak jest inaczej. Pytanie do Ferrariego. Kiedy walka z Alanem Kwiecińskim? Mam wrażenie, że Amadeusz się boi i jaka gala będzie w Katowicach albo Gliwicach i do Bogzela. Pozdrawiam ze Świętochłowic. Pamiętasz, był telefon do studia Kwieciński Zadora? No nie wiem, robią mitycznego Alana. Alan przegrał z Tańculą. Alan przegrał z Muralem, który przegrał z Bombą. Ja nie widzę w Alanie naprawdę jakiegoś wielkiego zagrożenia, tylko że Alan zrobił mi straszną krzywdę w życiu, a ja jestem taki, że nie wynagradzam ludzi. Inaczej, mogę mieć wrogów, ale jest taka zasada, że nie kopię się leżącego. W momencie, jak miałem poprzecinane ścięgna, no wiadomo, była ta afera maczetowa i tak dalej, to pomówił mnie publicznie, że na kogoś napadłem z nożem i zrobił ze mnie straszną kurwę. Stary, no jakiś napastnik, nożownika. No gdzie kurwa ja, żebym na kogoś z nożem napadł? I to było dla mnie najbardziej, że w tej całej aferze zostałem tak poszkodowany, nie wiedziałem, czy kiedykolwiek wrócę, czy moje życie, czy moje freak fighty właśnie w tym momencie się nie skończyły. I jeszcze ludzie na internecie się mnie czepiali, że napadłem na kogoś z nożem. I to jest coś, czego mu nie mogę wybaczyć i nie wiem, z jakiej racji miałbym go wynagrodzić. Więc powiedziałem, okej, okay, i skoro jesteś w 100% pewny, to jak przegrasz, bo ja powiedziałem, ja nie jestem w 100, jestem w 99, ale jeśli ty, on używał słowa 100, no to ty wystawiasz swój hajs na 100, jak przepierdolisz, kurwa, idzie na cele charytatywne i mamy walkę. Dałem to na cage'u, to było oficjalnie, dałem, powiedziałem, zgadzasz się czy nie? Powiedział nie, a no to nie, to wypierdalaj. Nie nagradzam ludzi, którzy kurwa mnie pomawiają. Jak chcesz mówić o mnie wszystko źle, to mów, powiedz, że jestem, powiedz wszystko, jaką kurwą jestem, ale opieraj się na prawdzie, a nie rób ze mnie jakiegoś kurwa nożownika, bo od nożownika do jakiegoś tam, nie wiem, kogoś okropnego jest kurwa nieduża droga. I teraz zapewne czekamy na wypowiedź Alana Kwiecińskiego na swoim Insta Stories, bo jestem przekonany, że na pewno to do niego dojdzie, bo już widzowie. Tym bardziej, że go poinformują. W nowym roku, nie powiem co jest, ale jest, są takie walki, mi się szykują, że ten Alan tam przy nich jest. Czy ja mogę, jakby, mamuta. Czy ja mogę tutaj widzom zasugerować wskazówkę? Możesz mówić, nie? Bo nie będziesz mi mógł potwierdzić z tego względu, że wiadomo, chroni cię jakby umowa i tak dalej. Klauzula poufności. W każdym razie, czy kiedykolwiek jest szansa na to, że ty zawalczysz z Jake'em Paulem? Z Jake'em Paulem? Powiem ci, że kiedyś wydawało mi się to mało realne, ale powiem tylko tyle, że na pewno będziemy na pewno. Ludzie, no będę z nim raczej walczył na jednej gali. I od nitki do kłębka, tym bardziej, że freak fighty za granicą dopiero raczkują. Wszystkiego się dowiedzą w nowym roku, więcej nie mogę zdradzać. Ale tak, być może nawet wprowadzę freak fighty na polskie freak fighty gdzieś na nowy rynek, nie? A może nawet ludzie z nowego rynku przyjdą tutaj. To też na pierwotny ciekawe. Rynek.
No jestem ciekawy naprawdę ten, bo tutaj właśnie chodzi mi o to, że mówię o walce Ferrariego z Jake'em Paulem na jednej gali, żeby był dobrze zrozumiany, nie stricte z Jake'em, ale tak jak powiedziałem. Nie, że przeciwko sobie tak, będziemy, ale tylko, że będę walczył z nim na jednej gali, nie tak. Z nim jako przeciwnikiem, tylko na jednej gali. Tak, tak. I, nie mowa tu teraz o polskiej jakby, gali. Teraz aneks do tego, po nitce do kłębka. Mhm. Jestem ciekaw, bo rozumiem, że uczysz się angielskiego też. Właśnie umiem mówić po angielsku, ale nie na tyle, żeby na konferencji się wyzywać ze wszystkimi, a chcę... Słuchajcie, no prawda jest taka, że to będzie dla mnie szansa, ta walka to będzie dla mnie szansa wypłynąć i właśnie dostać się do takiego Jake Paula, więc to jest one shot i to ma być one kill. To nie chodzi tylko w ringu czy w oktagonie, tylko to też muszę tam zrobić odpowiednie show, więc tak, zapisałem się na korepetycję z angielskiego, bo musi być perfekt, nie? Dobrze, lubisz tematy też jakby finansowe, więc przejdźmy sobie takim małym przejściem do Frania, który ostatnio przez przypadek zlikował pewną informację. Czy ty masz bana na Twitchu, czy nie? Nie. Nie masz. Jak to mam bana? Znaczy nie, w sensie nie. Jakby pytam się, czy jesteś zbanowany, czy już odbanowany? Nie, nie byłem w ogóle zbanowany. Okej. Okay. Ja w sumie miałem jakieś takie, wiesz, tygodniowe. A, jakieś... Nie, ostatnio na żywo 3 tygodnie temu. Dobra, dobra, to tylko dla upewnienia się nie, chciałem zapytać. Nie, stary, ja sam tak mówię, kurwa, może o czymś nie wiem. Nie, spokojnie. Tak jest, że mogłeś dostać bana, nikt ci nie napisał. Nie, spokojnie. To przejdźmy sobie do przeglądu sieci i zobaczmy leak Frania odnośnie jego zarobków. Jest on publiczny w sieci. Co teraz jest? Teraz mamy przegląd sieci. Ty w ogóle... Jak piszesz Franio, jakie będzie pierwsze kawiak zdjęcie? Co diabeł, co? To o kawiaku pogadamy. Jest pokazane, że Franio za rok... Jest dobry w tym, co robi. Mhm. To tylko pokazuje potęgę mediów społecznościowych. No i jak na ten wiek zajebista kwota. Tutaj jeszcze jeden widz napisał ciekawy komentarz, mianowicie... Warto dodać, że nie streamował 2 miesiące. No, ile miał walk na fejmie w tym roku? Franek. Jedną miał na pewno. Dwie chyba. W tym roku dwie. Miał z Xayo. I Paramaxila. Miał w tym roku Paramaxila, czy w tamtym? W tym. No to dwie walki. Dwie walki. A nie wiem. Jedną? Jedną miał w tamtym roku. Czekaj, jaka jest jego średnia? Widzów teraz. Średnią widzów, jaką ma teraz Franio, to jest chyba około 6 koła ludzi. Ostatnio widziałem, że miał 7200. Mhm. Jedną piszą na czacie, że miał w tym jedną. Roku. No to czekajcie, już sprawdzę. Paramaxi był na 15 w 2022. 6 koła, tak jak mówiłem. No. 6, 7, 8 koła ludzi. Ostatnio widziałem, że Xayo odpalił streama i po 40 minutach Xayo miał faktycznie. Tylko 100 ludzi więcej. Tylko jedno Frania, ale później już mu się, wiesz, zwiększyła górka, nie? Więc jest on, myślę, w czołówce polskich streamerów na Twitchu. Chyba mogę tak powiedzieć, no na widzowie. Pewno, nie? Na pewno w czołówce streamerów. Na pewno mamy tak, mamy Merganiego. Pytanie, czy w czołówce zarobkowych. Mergani Multi, Xayo, Franek, Zony, Gucio też duży. No, naprawdę, Gucio w ogóle tak urósł, że masakra, nie? A Zony? Progres ogromny. Co? Zony? Też ma chyba liczbę. Ile ma Zony? Jeszcze z Evron piszą coś. Rybson. Jest ich trochę jeszcze, nie? Ta. Ale no to i tak jest topka, Tak, no. tak. Zony 5 koła teraz ma. No to szacun. To dobre liczby. Boxer, po aferkach co robicie? Wymyślacie dym na 20 galę? A wy co sądzicie o tej kwocie? Stary, ja nie zarabiałem tyle w jego wieku, tak samo, więc uważam, że fajnie, że ogólnie jakby ten rynek na tyle się poszerzył, że mimo młodego wieku można zarabiać i spełniać swoje marzenia, tak więc jakby ja też nie jestem takim gościem, wiesz, który patrzy, żeby ktoś miał mniej, tylko raczej fajnie jak dążyć do tego, żeby mieć więcej, nie? Jeżeli chcesz się rozwijać, to jest taki boost trochę do tego, żeby, wiesz, żeby rosnąć, nie? Jeżeli na przykład mój znajomy ma stać go na to, żeby kupić sobie helikopter, to myślę sobie, kurwa, zajebiście, będziemy mogli polatać helikopterem, stary, nie? A ja na przykład mogę zainwestować... Nie masz zawiści. W życiu. Pod względem finansowym jakby nigdy nie miałem. To jest akurat... Tutaj nikt nie może powiedzieć, że ja ciekawie kiedykolwiek ten... Czy dla ludzi... Jak duża suma to jest dla ludzi? Ja ci powiem szczerze, że... Kurwa...
No, a dla ciebie, Michale, to by była duża suma? Ta suma tak, to jest duża suma. Jakbyś od następnego roku miał tyle tylko zarabiać rocznie? Ja bym był i tak szczęśliwy, stary, z tego. No tak, powodu. I za tą kwotę idzie być śmiało tak, szczęśliwy. Tak, tak. Ja wiadomo, bo jakby też dobrze zarabiam, nie? Więc to, bo rozumiem, że o to ci chodzi, nie? Mhm. Że jakby to jest kwota mniejsza od tego, co na przykład zarobiłem w tym roku, nie? Ale i tak byłbym szczęśliwy, bo jakby mam zasoby finansowe, jestem stabilny. Aha. I to też pozwala mi na to, żebym móc sobie zwolnić wtedy, nie? Ale to jest bardzo dobra kwota. To jest kwota, która jakby... Nie, to jest ogromna kwota. Ja w ogóle jakby jestem wdzięczny za to, że wiesz, że mógłbym tak zarobić na przykład w przyszłym roku, nie? Mimo wszystko. Tylko wiesz, jestem też... Tak? Ja bym był niewdzięczny. Nie byłbyś. Nie. Wiesz co, ja ci powiem tak. Nie istnieje tutaj polityczna odpowiedź na to pytanie. To jest duża kwota, idzie za nią spokojnie być szczęśliwy, bo ja w ogóle uważam, że można nie mieć... uważam, że jak jakieś pieniądze zarobisz, już wiesz jak to jest i tak dalej, to można nawet nie zarabiać tych pieniędzy i tak być bogatym tutaj. Nie umiem tego wytłumaczyć tak, żeby każdy mnie zrozumiał, ale może ty mnie zrozumiesz. Wiesz, o co mi chodzi? Ja wiem, o co chodzi. Ja wam powiem tak. To jest kwota, która wielu ludziom mogłaby dużo zmienić, nie? Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. I nietaktownym byłoby na przykład z mojej strony, nie? Powiedzieć, że to by mnie nie satysfakcjonowało, nie? I nawet to by było nieszczere, jakbym tak powiedział, nie? Mm-hmm. Bo ja bym miał satysfakcję z tego, nie? Naprawdę. Mimo wszystko miałbym satysfakcję, bo to jest duża kwota, stary, i mam... Ja bym nie był. Wiesz czemu? Bo wiem, że mi czas spierdala i albo teraz, albo nigdy, kurwa, dawać wszystko. Wiesz, ale nie, że jestem bardzo na hajs, pazerny, bo to nie chodzi o to, tylko po prostu w moich marzeniach jest dojście bardzo wysoko finansowo. Nie? Jasne, ja to kumam. Nie słuchaj, Amadi, trochę odklejka. Jak możesz powiedzieć, że 720k rocznie to jest tylko odklejka w plecy? Tylko mam na myśli dla Bogdana, bo nie będę mówił, ile on zarabia, bo nie wiem tego, ale myślę, że jest to dużo więcej, nie? Dzięki, nie słucham. Ale nie. Nie, ja powiem ci, że 20k rocznie to jest tylko odklejka fest. Zobacz, na przykład powiem w ten sposób, no. Nie? Jestem po sporej aferze, nie? No. Nie ma co ukrywać. No. I mimo że wiadomo, każdy ma ambicje na to, żeby cisnąć, reinwestować pieniądze, zarabiać, obracać pieniędzmi i tak dalej, to ja jestem w chuj wdzięczny, nie? Za to, że jestem w tym momencie, gdzie jestem, po tej aferze. I gdybym powiedział, nie, że taka kwota by mnie nie satysfakcjonowała w przyszłym roku, to bym siebie okłamał, stary, bo ja już miałem, stary, tak, że wiesz, że to jest koniec, nie? Wiesz, o co chodzi. I ja teraz też, jak rozumiem. Niektórzy powiedzą, że jestem populistą, niektórzy powiedzą, że manipulujesz znowu i tak dalej, ale nie. wszyscy moi bliscy, znaczy może ty nie, ale jednak ci widzowie, ale wszyscy moi bliscy, Ulfik, ekipa, z którą pracuję i tak dalej, ja wypowiadałem się na ten temat w domu parę razy, nie? Że jeżeli chodzi o biznes, o ekonomię i tak dalej, to chłopaki, my musimy zwolnić trochę, nie? Bo tworzenie 10 projektów równolegle, wiesz, o co chodzi? Tak. Reinwestowanie pieniędzy w różne rzeczy, żeby to oddawało, nie? I tak dalej, pokazało tylko, że jednym ruchem może ci wywrócić jakby ten korowód, okay. I możesz jakby zostać zainwestowanymi pieniędzmi w te projekty i okazuje się, że one już na przykład nie wrócą. Wiesz, o co chodzi? Aha. Tak jak w moim przypadku. Więc to też pokazuje, jak kruche jest bycie influ. Wiesz, o co chodzi, nie? Że jakby to nie jest że influencerzy teoretycznie są biznesmenami, przedsiębiorcami, zależy jak kto prowadzi swój przedsiębiorczy lifestyle, nie? I jaki kto robi movement, ale finalnie i tak wszystko zależy od twojego wizerunku, nie? Ja na przykład nie zdawałem sobie z tego sprawy, mimo że mam, stary, wiesz, ponad dekadę doświadczenia, nie? No. I zawsze szedłem jakby tym ruchem, że wiesz, zasięg, wyświetlenia, liczba ludzi, stary, i tak dalej, a finalnie okazuje się, że spokój jest. No raz, że spokój jest ważny, ale dwa, nie musisz być gwiazdą brukowców na tych
na okładkach, stary, na miniaturkach tych największych newsów, bo finalnie po prostu jakby to kurwa, to w ogóle jakby nie ma znaczenia finalnie, bo to i tak... No, ja też... Jeden fuck up jakiś może ci wszystko wypierdolić po prostu, nie? No tak. Więc wszystko jest zależne od twojej pozycji w internecie, nie? Niby tak, ale ja też patrzę na to, że nawet jakbym stracił wszystko z dnia na dzień, to że i tak bym zrobił to ponownie i później ponownie i ponownie, ponownie i kurwa tak do usranej śmierci. Ja też nie wiem ile pożyję, a ja też już mam dziecko i ja bardzo patrzę na to, ja naprawdę jakbym miał na przykład, nie wiem, wiedziałbym, że 100 milionów dolarów jest za 10 lat, za 5 lat i że za 5 lat jest tako, zero smutku dla mnie, że umrę, że odejdę czy coś, zero. Po prostu ja mam takie coś w głowie, że muszę zostawić córce kurwa ogromną kwotę, nie? Dla mnie to jest kurwa giga ważne. Okej. Okay. Czy uważasz, że na przykład twoja twórczość i to co robisz zapewni ci w jakiś sposób nieśmiertelność? Jeszcze przeczytam donate'a, nie słon. Amadeusz, bo jestem teraz bardzo ciekawy, jaka kwota rocznie cię satysfakcjonuje. Nie jest trochę tak, że wyżej srasz jak dupę masz? Dziękuję, Niesłon. Nie wiem, czy wyżej sramy jak dupę mam, bo też... Nie wiem, czy wyżej sramy jak dupę mam, bo to też zależy, jak na mnie patrzysz. Ty powiesz z jednej strony, że jestem bucem, a ja na przykład patrzę na to w ten sposób, że everything is possible. Ja bardzo w siebie wierzę i widzę, jakie mam dochody i tak dalej. No i ja strasznie jestem zawzięty na niektórych celach i jednym z takich głównych celów jest są u mnie finanse, ale nie chodzi o mnie, że ja potrzebuję Dubaju czy czegokolwiek. Coś mam takiego, że kurde, że muszę tej córce wszystko zostawić i wiem, że czas mi spierdala, więc muszę chwytać byka za rogi albo teraz, albo nigdy, nie? Możesz mi dać szklankę, to cię naleję. Tak to widzę swoimi oczami, no. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do newsa związanego z Lizakiem, proszę. Bo bardzo z moim kolegą klubowym. Tak, twój kolega klubowy. Bardzo dużo osób ma, jakby ciekawi są życia prywatnego. Wiadomo, że to jest prywata. No nie musisz mówić, jak nie chcesz. W każdym razie pojawiły się plotki o tym, że Lizak jest w związku lub jakiejś relacji z Fagatą. Kurwa, ja tu gumę wrzuciłem, ja jebie. Na czacie. Mamy Lizaka z Fagatą, Fagata nagrywa sobie do Josefa Bratana. I teraz jestem ja. Ja może powiem ci szczerze tak. Widzowie są bardziej... To w ogóle, stary, na Twitterze, jak ja widziałem niektóre komentarze, że zawiodłem się na Lizaku i tak dalej, że... Jest, jeżeli wyszłoby, że na przykład oni są w jakiejś relacji bardziej niż kumple, nie? Mnie to generalnie obchodzi, oni jeżeli chcą sobie robić coś, to jest tylko i wyłącznie ich sprawa, ale jeżeli chcą, no to tylko i wyłącznie ty jesteś w stanie. Ja nie widzę w tym nic złego. Powiedzieć. Nie wiem, szczerze mówiąc to nie wiem, czy są. Chyba nie, z tego co wiem, chociaż ponoć jakieś odniesienie piszą na czacie, że wstawił. Tak, Lizak wrzucił, że to było tylko na posiadówce. I sobie usiadł na bioderko. To jest chujowe troszeczkę w internecie, co też pokazał przykład Szeliego, że to ludzie ci muszą... Jest taki nacisk społeczny układać, z kim ty masz sobie ułożyć życie. Wyobraź sobie, że na przykład ludzie mają jakąś tam opinię o Fagacie. Nieważne, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, często prawda leży po środku. To jeśli na przykład on ma zajebiste flow, patrzą sobie w oczy i stary są szczęśliwi. Stary, czasami lubisz z kimś spędzać czas. No i okazuje się, że na przykład przeszłość tej osoby nie jest idealna, co nie? No i to już jest twój wybór, jak ty się z tym czujesz. Jeśli ty masz to kurwa w dupie, to jest to po prostu smutne, że w internecie ludzie ci to będą wypominać. Chociaż z jednej strony zrozumiałe, ale że oni często decydują, z kim ty masz być, a z kim nie, i z kim wypada, z kim nie wypada. Kurwa, życie tak nie wygląda, nie? Tak, ale jeśli tak będzie. Oni generalnie są... będzie, nie? Teraz jeszcze bardziej, bo teraz ludzie potrafią właśnie wchodzić do łóżka. No pewnie. Wiesz o co chodzi, no nie? Pewnie, część ludzi nawet się chętnie dzieli z takimi rzeczami. W ogóle jest taki gość w
Adam, on się nazywa w Ameryce, taki wytatuowany nawet na twarzy, on jest aktorem porno, ale ja nigdy nie wiedziałem, kim on jest, on często z raperami nagrywał, wiesz, o kim mówię? Jeszcze raz, jaki? Adam, on się, o ile się nie mylam, nazywa, on zawsze z raperami, coś jakieś views, jakieś podcasty i tak dalej. Może Adam, widzowie będą wiedzieć. No napisał ktoś tam, chyba Adam22. No i on w pewnym momencie swoją żonę wystawił, żeby go taki typ z Brazer, ile się nie mylę, puknął, nie? I wtedy wielka lawina, no. Ale ja to rozumiem, że wielka lawina, ale... Ale no życie takie nie jest. Tym bardziej, że każdy jest inny, nie? Stary, wiesz. Coś tak, dla mnie na przykład normalnością może być, nie wiem, kurwa, swingowanie załóżmy, a dla kogoś to może być chorobą psychiczną. A właśnie. I wiesz... To może jak gdybyś... Bo nie ja nie mówię, że jest normalne, ale to był przykład, nie? Tak, ale teraz nie jesteś w związku. Nie. Okej, to poszedłbyś na przykład na wymiankę na przykład? W sensie na taki swing? Nie. W sensie, czy widziałbyś nawet opcję inaczej. Taką, nie? No stary, no i przychodzę, ludzie, Ferrari? Chyba sam fakt tego wyklucza mi w ogóle dalsze myślenie, czy chciałbym na to pójść, co nie? Okay. Ale czy gdzieś tam podobają mi się na przykład, nie wiem, kilka laseczek do łóżka? No wiadomo, jest to zajebista zabawa, nie, stary? Ale ja od 2 lat jestem, kurwa, nie do zdobycia, stary. Mnie kręci to, że fajne było, jak się jest łowcą i łowiłeś laski. Ale w momencie, jak ty jesteś zdobyczą, to przestało mieć tą magię, nie? Okay. W sensie chodzi o to, że teraz zdobycie kobiety kosztuje cię mniej zaangażowania niż w ogóle kiedyś. To nic nie kosztuje. Szczerze, okay. W ogóle to nic nie kosztuje. Nic nie musisz robić, a masz. Tak. I to jest gdzieś. Wiesz, kiedy miałem tak. To się zaczęło rok temu. Nie, przepraszam, 2 lata temu w lato, nie? Około, plus minus. Miałem 3 imprezy pod rząd. Najpierw byłem u Filipa Zabielskiego z Olą Florczak. Mhm. I kurwa, wszystkie dupy obsiadły tak o mnie dookoła, jakby przyszedł, kurwa, nie wiem, kosmita, nie? I zaczęły się ze sobą spinać i kłócić o to, która mi dzisiaj, kurwa, da, co nie? Poczułem jak jakieś mięsko. Później, nie pamiętam, co było do końca następnego dnia, i trzeciego dnia wszedłem z rybą na domówkę. Dopiero wszedłem, mówię, ściku mi się chce, idę się odlać. Mhm. Nie zdążyłem się jeszcze ze wszystkim przywitać. Wychodzę z kibla i typiara mnie wpycha. Atrakcyjna. Wpycha mnie do kibla, więc wszedłem, mówię, no co? Nie znam jej nawet. Całkiem atrakcyjna. W sam raz, na pewno na raz. Mhm. I ona do mnie, dzisiaj się zabawimy. I to był dzień, gdzie się... mam wrażenie, że poczułem się trochę tak, jak się czują kobiety, gdy się, kurwa, wszyscy faceci na nią atrakcyjni. I miałem coś takiego, że nie, co, a co wy mnie macie za jakieś, kurwa, mięso? I tak dalej się poczułem tak, że nie, kurwa, od dzisiaj, kurwa, nie daję nikomu, nie? I naprawdę, kurwa, od 2 lat, żebym komuś zapodał, to o, nie wiem, co bym musiała zrobić. A, czyli rozumiem, że jesteś w dość mocnym celibacie teraz. No, w bardzo dużym nawet. Wiadomo, że jest ktoś tam. Czy ma to wpływ na twój poziom testosteronu? Wiadomo, że jest, załóżmy, powiedzmy, że jest na przykład ktoś tam na stałe, tak? Mhm. Jakaś, powiedzmy, nie wiem, nazwijmy, nie wiem, jak nazwać, kochanką, miłością, nieważne, whatever, bo ja się nauczyłem nie zwierać ze swojej prywatności. Czy jestem w związku, czy nie jestem, ale tak. Okej. Okay. Jestem bardzo czyściutki od 2 lat. Mamy telefon. Zanim odpalimy telefon, to jeszcze statement Lizaka. Dobra. Odnośnie tej sytuacji. Słuchajcie, mordeczki, bo widzę, że jest jakieś duże poruszenie w internecie. Byłem na posiadówce. Była Agata. Nagrała TikToka. Koniec historii. Nic wielkiego. A też ja nie jestem takim gościem, żeby być do kogoś uprzedzony przez to, jak go inni ludzie odbierają. Jeśli ktoś jest dla mnie w porządku, to ja też zawsze staram się być w porządku i nie oceniam nikogo jakby przez pryzmat internetu. O, to jest chciałem wam jeszcze bardzo serdecznie... Tu jeszcze coś z pasibusem. Wiesz, zajebiste dla mnie są słowa. Wiesz czemu? Mhm. Ludzie często oceniają mnie i wyrabiają sobie opinię, a i mnie często oceniali i często oceniali mnie
Inaczej, często w internecie internet wyciągnął jakieś błędne wnioski, a zostałem oceniony i to mnie nauczyło, że ja też się staram nie oceniać. Dlatego często na przykład jak, nie wiem, młody Mateusz był hejtowany czy coś, to ja go nigdy nie oceniłem źle. I dlatego on też wydaje mi się, że mnie lubił, nie? Nigdy go nie oceniłem z góry, nie? Mateusz Murański. Tak, okay. Tak. Dlatego też na przykład, jeśli chodzi o Queen, załóżmy, ja jej postaci znać nie znałem, ale gdy ona się do mnie zgłosiła, to też nie postanowiłem jej oceniać. Po tym, co jest w internecie, tylko zobaczę, kim ty jesteś na żywo, nie? Dopiero wyrobię swoją własną opinię. Odbieramy telefon. Halo, halo. No, siemano. Cześć, byku. Jak się nazywasz i skąd jesteś? Słuchaj, jestem Michał, jestem z Krakowa. Siema, siema. No to siema. Zadaj pytanko. Tak, mam właśnie tak. Mam pytanie do Amadeusza i mam pytanie do ciebie. Dobra, możemy zacząć ode mnie. Dobra. Patrz, teraz sobie tak siedzę. Ziomek, mam 31 lat, pracuję w korporacji, zarabiam 5 koła, a wy się kurwa zastanawiacie, czy 700 koła to jest dużo, nie? Nie, ja właśnie powiedziałem, że to bardzo dużo. No jest dużo, ja wiadomo, ja powiedziałem, że miałbym satysfakcję w chuj, jakbym zarobił tyle w następnym roku, nie? Nie wiem, Michał, ale też, ja też mam na imię Michał i też wiem, że ty jesteś dobry czarny z niej, ale patrz, ja ci podam teraz taki zajebisty przykład. Co by było, gdybyście stworzyli influencera, na przykład ze mnie, tak? Ale patrz, jestem Robin Hoodem, nazywacie mnie Robin Hood. Całe siano, takie 700 koła, przeznaczam na biednych ludzi. Idę do mopsu, przykładowo, dalej sobie wypracuję, mieszkam w jakimś tam mieszkanku, pracuję, ale wszystkie pieniądze, wszystkie przychody oddaję biednym ludziom, wszystko. I tworzycie influencera, który nawet jakimś tam reklamowaniem czegoś na Instagramie, czymkolwiek, wszystko oddaje i się co miesiąc rozlicza tych pieniędzy i oddaje to biednym ludziom i robi taką dobór, nie? Nie, no to wiadomo, że to jest szczytne, nie? Tylko teraz właśnie... To jest pomysł, zrobić z kogoś Robin Hooda, żeby... A dużo jest takich Robinów, tylko nie oddają na szczytne cele. Taki owsiak, tylko że owsiak siano rozpierdala, tych na umowach, nie? No i tylko właśnie to chodzi o to, że też te treści, żeby zarabiać, one muszą być atrakcyjne, nie? I tu trzeba było wymyślić stary jakiś patent w ogóle na to, żeby ludzie chcieli to oglądać. Chociaż powiem ci szczerze, że nawet... No? To taki polski Avengers, taki polski Robin Hood. Zarabia kupę siana i oddaje wszystko biednym. Cały czas on stopi i żyje sobie dalej jako szary człowiek. Brzmi trochę jak Mr. Beast. Robi content z tym, że robi uszczęśliwia inny. Biedne dzieciaki. Ja stary przeczytałem, że w Polsce jakieś kilkaset tysięcy ludzi żyje bez łazienki dalej, nie? A to jest propozycja? Na chacie, na przykład. No. Bo można by było zrobić takiego influencera, na przykład takiego Robin Hooda i rzucać tam jakieś odcinki. No ale sugerujesz siebie? Zgłaszasz siebie na ochotnika? Zgłaszasz siebie na ochotnika? No ja bym mógł, Amadeusz. Co o tym sądzisz? Kurde, to nie jest wszystko takie proste, nie? To nie jest wszystko takie proste, wiesz. I fajnie było zrobić, tak jak mówisz, Robina, ale na przykład projekty typu, powiedzmy, nie wiem, nie jestem aż tak wtajemniczony, ale podam jakiś Team X, tak? To oni są wszyscy na umowach i to wszystko jest... Musisz zrozumieć, że to wszystko jak show business, jak sama nazwa wskazuje, to jest to biznes. I osoba, która robi taki Team X, to ci ludzie, których ona wykreuje, gdzieś tam dalej później na nią zarabiają. I człowiek, biznesmen, jak sobie pomyśli, no super inicjatywa, fajnie Robin, ale to musiałaby robić osoba taka, fundacja bardziej charytatywna niż raczej jakiś wielki twórca, bo wielki twórca jak zarabia, to przeznacza sam jakieś pieniądze na cele charytatywne, niż myśli, żeby stworzyć Robina. Content, żeby on był oglądany, musiałby w chuj sosy pójść. No, żeby to było z chęcią oglądane. To jest łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić chyba w praktyce, tak mi się wydaje od boku. No teraz na przykład popatrz, że musiałbyś, żeby w ogóle wystartować z takim kanałem, który byłby atrakcyjny dla widzów. To... Robin Hood. Robin Hood. To musiałbyś wpompować mimo wszystko dużo pieniędzy w content, który byłby atrakcyjny na tyle, by oglądać i na samym początku teraz byś w ogóle jakby nie szłoby tak zarabiać, nie? Raczej na samym, na samym początku jesteś na stracie, nie? Dopiero później, po czasie, po rozwoju i tak dalej,
zaczyna się ten moment, że się zarabia, bo to już nie jest ten czas jak kiedyś, że no chyba, że wiesz, że robiłbyś jakieś live'y z gierek, jakieś na przykład, nie wiem, newsy, coś, co na przykład nie wymaga kosztów, nie? Wiesz, o co chodzi? Wtedy na przykład wszystko mógłbyś przekazywać, tylko dlaczego przez ostatni rok mamy tak mało nowych twórców, nie? Takich stricte, no wiesz, którzy się wybijają. I dlaczego na przykład wybija się Nathan Marcoń, nie? Który, wiesz, buduje na przykład się na kontrowersji. Ale już się gdzieś dostał, żeby tak, pokazać się szerszej publiczności. Dostał platformę. Zawsze kontrowersja bardziej przyciąga. Chociaż on się nie wybił na kontrowersję, oprócz na plucie na Połatki. On już zdobył jakąś popularność na Jim Talka takiego, że on, wiesz, był bogiem estetyki i tak dalej. To było fajne. To było fajne. Sportowo, nie? Sportowo, ale... Nie byłem jego fanem, mało mi się wyświetlał, ale jak się wyświetlał, to z jakichś przyczyn przyciągamy to jego postać, nie? Coś widziałem w nim takiego młodego chłopaka z marzeniami. Że zostawałeś, no. Tak. Przerzucę cię jeszcze do Amadeusza, żebyś mógł zadać mu pytanie. Robin, słucham cię, byku. Tak, a pytanko jest króciutkie. Powiedz mi, jak to było tak naprawdę z Zusie? No. Czy byłeś faktycznie w realnym związku? Czy to był po prostu taki zasięg, żeby gdzieś tam wybustować, można powiedzieć, bombę? I czy was połączyło to, że cinci linki tam jedną kobietę, nie? Słuchaj, no w życiu bym nie wybustował bomby, ja go ani nie znałem, ani nie by... Ludzie często się doszukują jakichś teorii spiskowych, których po prostu nie ma. I to jest na przykład jedna z tych. Z Zusie byłem w prawdziwym związku. Krótko, bo krótko. Stary, to jest coś takiego jak, nie wiem, oglądałbyś... Stary, inaczej mam pytanie, która influencerka ci się podoba w chuj? Dobra, ale wymień z wyglądu chociaż. Z wyglądu jakaś, która jest odpowiednia. Nie, no dawaj, no musisz, żebyś mnie zrozumiał. Szybki podam ci przykład, żebyśmy nie przedłużali. Natsu. Zajebiście, więc w takim razie wyobraź sobie, że w chuj ci się podoba Natsu przez długi okres czasu i pewnego dnia spotykasz Natsu i okazuje się, że Natsu jest tobą zainteresowana, stary. No i co? No i zaczynacie, kurwa, bajerkę. Zaczyna się wszystko kręcić, no ale w sumie stwierdzacie razem, że chcecie być razem. Mija miesiąc i się okazuje, że ty, no kurczę, Natsu, chyba nie pasujemy do siebie, no. Nie lubię cię, Natsu mówi, że też lubi mnie, w tym wypadku ciebie, no. Ale więc zostajecie, powiedzmy, przyjaciółmi, ale nie idziecie już przez życie jako para i tyle. I tak to dokładnie wyglądało u mnie. Po pierwsze, wiesz, to jest, Natsu by się nigdy mną nie zainteresowała, bo przy mojej wypłacie to by mi starczyło na jeden żeton na pilota. To po pierwsze. Taka jest prawda, niestety. Ale no widzisz, ale to był taki przykład, że... Stary, to był taki przykład z mojego życia, nie? Bo wyobraź sobie, że ja też kiedyś sobie zarabiałem 5000 albo nie zarabiałem nic, nie? Więc tak to dokładnie wygląda. No niby tak. I mam jeszcze pytanie, bo powiedziałeś everything is possible. Tak. I o co chodzi z pasami i z bólem? Czy jak jedziesz autem, to na przykład pasy cię uciskają czy coś, że pasy i ból, jakiś szyb? A to wiesz, to nie wiem, bo to ja teraz mi na korepetycjach z angielskiego coś nauczyciel mówił, ale ja nie wiem, o chuj mu chodziło, ale kazał mi to powtarzać, że to fajnie będzie PR-owo. Dobra, gitara. No, trzymaj się, byku. Trzymaj się, Robin. Wierzę w ciebie, no. Robin. Następnym razem, panowie, bardzo bym prosił, jak będzie telefon, z szacunku do widza, żebyście też nie dywagowali, tylko żeby sorry. Że nie, ja zapominam, że telefon jest trzymany przy tym, bo jakby on dobrze, był, wiesz. Dobrze. My musimy to ogarnąć, jak studio będzie już ten, będzie wtedy kran, moi drodzy, będzie kamera, która będzie slajdować. Tak, mamy już taki, kozak jest, wygląda zajebiście, ale kurde, drogie gówno też, nie? Bardzo drogie to było. No, ale kupiliśmy taki kran, że on będzie tak sobie jeździł tutaj. No będzie kamera wtedy na ogół i ona będzie tak sobie automatycznie jeździła, zaprogramowana. Widzowie, o co chodzi z Maciasem i to, co napisał w DM-ie? Żebyśmy mogli zadać, bo ja nie wiem, ty wiesz coś? Ale co? O co chodzi z Maciasem? Bo widziałem, że pocisnął Nathan w ogóle Maciasowi. No to ja też widziałem. No, ale o co chodziło z tym? Możecie napisać. A druga rzecz, zaraz pogadamy o tym streamie wczorajszym, ale nie będziemy używać ksywy tego ziomka na K.
No ale jakby każdy ten, tutaj to już w ogóle tak odbiło się echem, że... Kurwa. Na koniec z Ferrari? Możemy zrobić. Kurwiak. Kurwiak. Kurwiak, to dobre określenie. Mocne. Ej, ale jestem kurwiak. Tak wyłączony przez te SMS-y, bo czytam i wiesz, jak szukam fajnych pytań. Właśnie, i nie umiem się z wami włączyć. Myślałem, że... W chuj się nie umiem włączyć do rozmowy z wami. Rozmawiałem, wiesz? No, bo ja właśnie przez te SMS-y, nie? Tak, tutaj ogólnie jakby... Ulfik... Jakby on normalnie, że gada i tak dalej, nie? Jakby ma też aparat mowy, kurwa. Nie, no, ale też już co? Kurwa. Ty nie zamierzasz jakiegoś, kurwa? Nie, bo powiem tak, w ogóle Ulfik jest na przykład mega zaangażowany w te konspekty. Teraz też chce, żeby żeby odbierać telefony. Większość widzów chce, żeby był fajny stream. Tak, i Ulfik, jakby... taka reżyserka, coś w tym stylu, no i nie jest w stanie mówić, nie? Po prostu. Mam podzielność uwagi, ja wiem, o czym oni gadają, tak, ale tak. Czytać SMS-y i tak. Dołączyć się do rozmowy... Ja wiem, że to cię wkurza, nie? Że, jo, bo zaraz będzie... Wiecie, jak jest, bo później Kubi po streamie jest taki, kurwa, man. Widzowie znowu powiedzą, że jestem taki tylko na dostawkę. Ja, I to wkurza Kubę, ale wiesz, Kuba nie jest na dostawkę. Zobaczcie, że Kuba potrafi poprowadzić program. Zajebistego face to face'a robiłeś. A propos tego, jutro mam face to face'a, więc jak macie jakieś pytania do Grega, Polaka, Lizzy albo Nawci, to możecie mi pisać. Ale też ja się wpierdolę, że w sumie ja znam się z Ulfikiem, bo lubię się, fajnie nam się rozmawiało, ale że ja ciebie w chuj czasu nie widziałem, w chuj czasu nie rozmawialiśmy prywatnie, a znam cię dużo lepiej niż Ulfika, bo więcej razy... No tak, więc mam też inny przelot, tak też, nie? Bardziej się chyba ja też może skupiłem na tobie, też, chociaż ty też prowadziłeś, więc tak. Wiesz. Ale to jest luz, bo ja i tak chcę, żebyś ty miał fajne telefony i dlatego czytam cały czas SMS-y i się tak nie wpierdalam po prostu. Dobrze, dobrze. Słuchaj, no wczoraj odbyła się, wczoraj, a może nawet dzisiaj, bo to było chyba po 12 w nocy, odbywała się mocna akcja w polskim internecie. Chodzi tutaj o streamera. Przeczytałem o nim. O ksywie Kurwiak, nie? No. Dziś w nocy pato streamerzy, którzy podczas piątkowej transmisji live przez 4 godziny znęcali się nad dziewczyną, ponownie odpalili streama. Tej nocy ofiarą padła... Dzisiaj się znowu odpali? W sensie a, dzisiaj w nocy. Wiem, bo oni dwa streamy mieli, okej. Po 12 w nocy. Tej nocy ofiarą padła kolejna dziewczyna. Tym razem patostreamerzy wynajęli pokój hotelowy, z którego odpalili transmisję. W pewnym momencie kolega Marcina Kurwiaka wylał dziewczynie wódkę na twarz. Transmisja zakończyła się po tym, jak ta sama dziewczyna rzuciła się na patostreamera, który uderzył ją kilkukrotnie szklaną butelką oraz pięściami. Jakby nie muszę tutaj mówić, że na jej twarzy zostały widoczne obrażenia. Rozcięty łuk brwiowy. Tak, tak. Sprawcy opuścili pokój hotelowy, pozostawiając ofiarę. Opublikowali również materiał, na którym możemy zobaczyć ślady na pościeli oraz ubrudzoną umywalkę czerwonej płynie. Tak? Mm-hmm. Było tutaj o krwi. Tej samej nocy patostreamerzy mieli opuścić Polskę. Z dostępnych w sieci nagrań wynika, że obecnie przebywają w Egipcie. Jak poważnie wyjebali za granicę? Dzisiaj wrzucono... Myślałem, że to żart, że tak... Gada głupoty z tym, że w serio opuścili. Tak, i tutaj mówię o, jakby tego nie zrobił Kurwiak, nie? Tylko ten jego ziomek. Wiem, widziałem to wczoraj. Nie oglądałem live, ale widziałem shoty. Tak, i dzisiaj widziałem storkę, jak niby mieli być w Brukseli, po czym wrzucili coś z Egiptu. Nie wiadomo, na ile to jest wszystko bait, nie? Bo jakby oni w ogóle mówili, że uciekną z kraju. Później była jakaś storka, gdzie on mówił, że jednak nie, że to wszystko bait. Jakby też... Ale wstawili, że są za granicą, czy nie? Tak, było wstawione coś, no, że siedzą sobie i piją jakiegoś drina albo kolę. I tam widać było, że this is not Poland. Tak, to było widać, że this is not Poland, ale to była też fotka, gdzie nie wiadomo, czy ona była zrobiona teraz, czy kiedyś. Pytanie, czy ta dziewczyna poszła na policję? Bo jeśli nie poszła, no to zresztą oni nie tak szybko by dostali zakaz opuszczenia kraju, więc może jeszcze bardziej podsycają, a też badają grunt, nie? Co im się, jakie konsekwencje ich czekają po tym live'ie. Były też widoczne jakieś screeny, też nie wiadomo, czy sfałszowane, czy prawdziwe, gdzie ziomek napisał, właśnie ten kolega od Kurwiaka, że dzisiaj na przykład, wiesz, jak oni mówią,
że będzie coraz mocniej i tak dalej, nie? Że to nie wszystko. Taki kurwa jest jakby rozkręcony. Że napisał, że, a że to nie koniec z takich akcji, ta, że to ta, dopiero początek. Czy na jakiś mój statement? Czy wiesz tak co, no jakby wydaje mi się, że ja i ty uważamy tak samo, nie? Że... A, że przegięcie? Znaczy, że to się skończy, nie? No, no i jakby to jest pewne. Ale jedyne co mnie w tym martwi, to że to się może w jakiś sposób na naszym rynku odbić, bo nie wiem, wprowadzą jakieś ograniczenia, jakieś kontrole, coś w tym stylu, wiesz, 99% twórców jest, nie chcę powiedzieć, że wszyscy są normalni, ale nie tworzy takiego kontentu i nie ma z takimi rzeczami nic wspólnego, a że wrzucą wszystkich do jednego worka. Nie? Łatwo będzie słowo patostreamer nadużywane i tak dalej. I że nałożą na jakieś kontrole, ograniczenia, czegoś takiego się boję, że wolność słowa w jakiś sposób zostanie ograniczona. No nie wiem, boję się, że ktoś zrobi jakiś ruch, który w jakiś sposób ograniczy nam ale, działalność. Tak, ale to i tak się wydarzy. W sensie jakby... Niekoniecznie, za granicą się jak nie dzieje. Niby nie, ale wydaje mi się, że... Zobacz, że polski internet jest bardzo specyficzny, on jest bardzo duży w porównaniu do innych krajów, nie? Community mamy strasznie mocne. Community jest, ja uważam, że na całym świecie Polska jest bardzo wyjątkowym krajem pod tym względem, że tutaj zaangażowanie internautów jest olbrzymie. Czasami widzę na przykład, zobacz, Ten Life ogląda prawie 40 tysięcy ludzi, nie? Mhm. Kai Sinat, nie? Takie AVG, największego streamera na świecie, jak nie robi jakiegoś eventu, nie? To on ma na przykład, ostatnio widziałem, 50 koła, nie? Aha. Ktoś taki jak Kai Sinat, nie? Wiesz o co chodzi? Mhm. iShow Speed czasami robi streama, to ma 6 dych. To prawda. Wiesz o co chodzi? Ostatnio zerknąłem. Tak. I wiadomo, że tam gra sobie w coś i tak dalej, więc to jest i tak... To jest jakby ogromny stream mimo wszystko, nie? Mm-hmm. Ale to jest... Ale to są najwięksi na świecie. Dokładnie, nie? A my jesteśmy w Polsce. Liczby nie są wcale odległe, a czasami nawet większe. Mi się wydaje, że nawet te konferencje tych, sorry, się wprowadzam, Jake Paul i reszta, że one nie mają takich, wiusów jak nie mają, konferencje Fame'u na przykład. Nie, takich nie mają, nie? Dopiero po czasie mają, nie? Tak samo masz... Nie mają takich liczb. Archiwum zdobywa potem viewsy, nie? I dobijają do tej bańki, bańki 200. Tam jest jeszcze, oni też robią na swoich kanałach jakby robotę, nie? Ale zobacz, na przykład, no wiadomo, że ta afera była największą aferą w historii polskiego internetu, nie? Ale Wardęga miał 400 tysięcy ludzi na żywo, nie? No. Gdzie Kai na przykład przy ale swoich największych... cały kraj. Tak. To też jest prawda, nie? W telewizji... Ksaj miał powrót na przykład, to taki widzisz event, tak. To bez afery żadnej, tylko powrót Ksaju na Twitcha, ile wtedy było ludzi, 200 koła? Tak, 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy. 200 tysięcy. Tak. To pokazuje to siłę, jest dziwne. Siłę internetu. Tak. To jest dziwne. W polski ogóle... internet jest najmocniejszy w moim, tak jakby w moim mniemaniu, nie? Stosunkowo w Europie jesteśmy na tym. Mieszkańców. No tak, zaangażowanie jest ogromne. To... Siemano, pozdrawiam was, grubasy, pozdrawiam was i dobrych chłopaków z Wiślackich Słomnik. I Nowi Swojur, pozdrawiam Filip, dziękuję za donate. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi groźbami. Właśnie, o co no chodzi właśnie, z tym, bo dużo ludzi prosi o jakiś statement odnośnie Maciasa. Że był jakiś nie, przed sekundą wszedłem w wiadomości, nic nie mam od niego, a nie mam zaakceptowane, nie mam wiadomości, nie wiem, o co chodzi. Musicie napisać, o co chodzi z tym Maciasem, bo ktoś powiedział, że jakiś bezbronny typ, pobity czy coś takiego, nie wiem, nie kumam, nie wiem, o co wam chodzi, naprawdę, napiszcie. Jakby ja... Gdzieś się wypowiedział. O co chodzi z tym Maciasem? Bo ja tylko widziałem, że Nathan gdzieś tam postował jego fotkę, nie? A tu ktoś napisał, dane wzięte z danych Instytutu z dupy. Trochę tak, ale możliwe, że to łatwo zerknąć, ile ma największy i ile ma na przykład teraz box. Jeśli największy twórca na świecie ma podobną cyfrę co Michał teraz, no to łatwo wywnioskować, że... Tam jest kilka milionów prostu, ludzi, a tutaj jest 40 milionów. A może po prostu jesteśmy w Matrixie, stary, i to wszystko, co widzimy, to jest tylko nasza symulacja. Bo a, kurwa, ja czasami mam wrażenie, że... jesteśmy w Matrixie, ale że symulacja, to wydaje mi się, że nie. Ja czasami mam takie przekminy, mówię, kurwa, to jest jakby... Też sobie lubię czasem jakąś teorię Elona Muska przekminić, czy jest tym... Bardzo mi szkoda, że nie ma takiego czegoś, że mógłbym na przykład sobie... Wszystko, co widziałem przez ten cały czas swojej kariery, swojego życia,
wyciągnąć sobie, tak zrzucić i zrobić ludziom kompilację niektórych rzeczy. To byłby kurwa taki content, nie? Screen? Tak, to, tak, no tak, filmy na przykład z oczu, wiesz o co chodzi. To byłby taki content, kurwa stary, że byłoby najbardziej popierdolony content, jaki kiedykolwiek mógłbyś gdziekolwiek zobaczyć. Nie? Wiesz, jaki byłby rozjebany twórca? No. Jakby zawsze chodził na imprezy i na to wszystko, co się dzieje, miał gdzieś ukrytą kamerkę z mikrofonem i później udostępnił tylko to, co mu pozwolono, nie? Ale to byłby, bo ja wszystko, co najfajniejsze przeżyłem, to nigdy to nie było nagrywane, nie? No tak, a wiem, no że tak, jakby ktoś tak to obejrzał, to sam by, to, że wiosy byłyby ogromne, nie? Nie, no to byłoby takie Black Mirror, nie? Chciałem tylko przekazać pozdrowienia dla japońskiej drwalki. Niedługo się zobaczymy. Ryta Boxing. Pozdrawiamy Rytę Boxing. Pozdrawiamy. Widziałem, że no, Ryta Boxing dość mocno właśnie atakuje Dominika Zadorę. Co myślisz, że ma szansę w tym zobaczyć w fejmie? Nie wiem, nie wiem. Ty znasz Rytę? Mm-hmm. Poznałem, spoko. Chyba Zadymiarz, nie? Wydaje mi się, że wystarczy... go odpalić i, okay. Czyli i ma zrobi kilometr resztę. Okay. Nie no, nie powiedziałbym, że to jakiś taki jest, że to prostak, mm-hmm, tylko bardziej, że kość, który nie da sobie w kaszę dmuchać, nie? I że no, trzeba no, no będzie z kimś jechać, to będzie jechał do spodu. Siemanko, Ulfik, sprawdzi je po streamie, bo Michał zapracowany. Sprawa odnośnie pracy. Wilgus. Dobrze, tego kurwiaka to mamy już jakby załatwionego. Gocha kontra Murańska. O, to jest bardzo ciekawy temat. Jakby mogę go w ogóle poruszyć z tobą, bo no jasne. No ty jesteś blisko rodziny Murańskich. I tutaj użytkownik z Twittera. Gocha i Muranowa w klatce? Nie zdziwiłbym się. Koszty niewielkie, a znów wzbudziłyby spore kontrowersje. Kto wie, może nawet będą chcieli zrobić dla niej specjalny pas. To przecież cloud. I tylko MMA.pl wrzuciło nieoficjalnie Gosia Margaret Magical 1-0 kontra Joanna Murańska 0-0 w planach na Cloud MMA 3. Czy chcielibyście zobaczyć takie starcie w formule Dirty Street Boxing Baby? Komu kibicujecie? I powiedz mi stary, czy według ciebie jakby taka walka jest możliwa? Nie. Kurde, nie chciałbym dementować tego, ponieważ nie mam tego potwierdzonego. Za to jestem w regularnym kontakcie z panem Jackiem. Mhm. W świetnych relacjach jesteśmy w ogóle. Kurwa, nie no, Jace jest zajebisty prywatnie. Jace jest zajebisty, inteligentny, dobrą radą zawsze i ciepłym słowem. I takim, że jak trzeba być szczerym do bólu, to też powie bolesną prawdę na głos. Mhm. I na tyle, na ile wiem, co on kocha swoją żonę, to wydaje mi się, że nie chciałby jej wystawiać teraz. Chociaż ta walka to byłby hit z jednej strony. No myślę, że hicierski główny. Ale jestem na 90% pewny, że do tej walki nie dojdzie. I pozdrawiam w ogóle pana Jacka, jego żonkę. Pozdrawiam. Czy jesteś w stanie jakoś sprecyzować, dlaczego do tej walki mogłoby nie dojść? Czy to jest jakieś, nie wiem, prywatne animozje do rodziny Magicali? Nie. Bardziej uważam, że ze strony pani Margaret jest jak najbardziej szansa na taką walkę. Stary od niesłona, pozdro obcy Ulfik Bogdan, fanicie na PSG do nas teraz, pokażemy wam prawdziwy mecz. Dzięki, my musimy tam wpaść do was, do tych Niemiec, bo wy wpadacie do nas, kurde, na ten, na eventy. My musimy na Borussia pojechać. Na Borussię trzeba pojechać, no. Pozdro. Ale wydaje mi się, że Raczej nie ma. Że nie ze względu na panią Joannę, nie? I no pani Joanna w ogóle chciałaby się bić? Nie pytałem jej osobiście o to akurat, jak sobie czasem rozmawiamy, ale coś tam z panem Jackiem, pana Jacka podpytywałem i tak z rozmowy słyszałem, że on nie jest za bardzo za tym, nie? Ale nie chciałby, żeby więc wydaje. Znaczy, nie, no. Mi się wydaje, że pani Asia mogłaby pokazać pazur, bo widać, że to kobieta taka z charakterem, ale okay. Inaczej, ja chciałbym to zobaczyć. Ale na tyle, na ile znam rodzinę Murańskich, to powiedziałbym, że to jest fake news. A w ogóle ten koleś wierzył w AI, ten co napisał tego tweeta, że Stewart to AI, nie? Geniusz. A, ten DZZ. Kolejny geniusz. No. No tak, tak. Ja widziałem, że on czasami
lubi sobie podkręcić atmosferę na Twitterze. Zresztą jak wielu twitterowców. Ja nie wiem, nie, właśnie, kurde, ja nie jestem w ogóle ze środowiska twitterowego, nie? Ten Greg. No, a co z tym Gregiem? Weź mi coś o nim powiedz. Gregor... Ja nie wiem, ciekawe, czy ludzie na czacie go znają. No znają go. Tutaj jest bardzo dużo takich z Twittera ludzi, właśnie na aferkach, bo jak wrzucamy właśnie, wiesz, jakimiś newsami i tak dalej, to często są komentowane na Twitterze. Mhm. Jeżeli chodzi o Gregora G3, na awatarze Jacek Góralski, Gregor trenuje mieszane sztuki walki. Bardzo, wydaje mi się, zawodnik z potencjałem. Uważam, że na loży szyderców może nie zaprezentował swojej natury alfa. A był na loży szyderców? Był na loży szyderców. Był na Fame 17. Tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że na face to face z Polakiem może być już ciekawszy. Znaczy tutaj ma na pewno presję twitterową. No, tak, tak. Gdzie on faktycznie tak jakby... Generalnie z tego, co ja widziałem, przygotowując się do tego programu jutrzejszego, no to on wyśmiał to, że Polak nazwał go hejterem. Jest to dla niego śmieszne, bo on nie uważa siebie za hejtera, nie? Tylko za opiniotwórcę. Że parę razy po prostu napisał, że jest zjebem i tyle. Nie? Wiesz, no jakby wiadomo, że Greg jakby też robi taką bardzo krótkie, prześmiewcze statementy, nie? On się tam nie wdraża w to, żeby rozszerzać jakoś swoją myśl, tylko na przykład, że nie wiem, krzywa akcja i coś śmiesznego dopisze. Rozumiem. Nie? Więc taka jest stylowa Grega. Ale mówisz, że z potencjałem, ale z potencjałem, jeśli chodzi o obicie się. Obicie się, tak, tak, tak. Jest... A jak myślisz? Kto wygra? Nie wiem, jak to oceniasz szansę, no, bo ty wiesz na pewno o nim więcej. Znaczy ogólnie jakby w kuluarach istnieje takie przeświadczenie o tym, nie wiem czy to Gregor powiedział komuś z zarządu, czy komuś kto załatwiał tę walkę, ale Gregor generalnie powiedział, że jest w stanie rozjebać większość freakfighterów, nie? Którzy są w stajni fejmu. Nie? Więc jakby daje to do zrozumienia, że no też Gregor z racji swojej pozycji na Twitterze, gdyby zobaczymy jeszcze jak on się będzie zachowywał, nie? Ale jeżeli jakby da znać tak, że on jest takim pewniakiem, nie? No to nie może sobie pozwolić na przegraną, a przynajmniej na to, żeby przepierdolić szybko, nie? Więc to daje nam znać, że jakby musi mieć jakiś asortyment w swojej wachlarz umiejętności, nie? Czyli podsumowując, OKTAGON zweryfikuje. No, plus, jak plus konferencje. I plus konferencje, nie? Okej. Okay. No, w każdym razie przejdźmy teraz sobie z tematu Gregora na temat Buddy. I mamy M3 by Budda wystawione na sprzedaż za 649 tysięcy. TBMW z loterii wygrał taki użytkownik Grekas, nie? On w ogóle wbił prawie 40 tysięcy subskrypcji na kontencie z tym autem, usunął wszystkie filmy i wystawił tą M3 na sprzedaż. Wiesz, jakby może po prostu potrzebuje kasy, nie wiem dokładnie. Wygrał jakby tą loterię, tak? Wygrał na M3CS, nie? Nie dzwoniłem do Buddy odnośnie tego, jakby w ogóle zadzwonię sobie po streamie, zapytam się, żeby na następne aferki dać jakiś update, chociaż może Budda będzie chciał coś o tym powiedzieć. W każdym razie no jest to na tyle głośne, ta sytuacja się stała, no bo Budda generalnie miał kupić auto za milion? Nie. To GTR-a, nie? Okay. Fejmowego. Ale jeżeli ktoś sprzedaje samochód, który jest wygrany w loterii, to ma niby jakby takie pierwszeństwo ma Budda do tego, nie? Tylko nie wiem, czy po prostu Grekas za samochód z 2018 roku z przebiegiem, czy nie, no Budda by kupił, nie? Bo to jest jakby nie wiem, co a tutaj poszło. A może by nie kupił. Jest generalnie rare auto skoro, chyba, nie? Skoro się odezwał. Może było coś tutaj spierdolone też, wiesz o co chodzi. Ludzie tutaj piszą, że uszczelka pod głowicą, ale to są jakby, to jest tak pospolity ten, że podejrzewam, że tutaj jakiś trolling idzie na czacie, ale może jakby zaproponował mu mniej i Greka spróbuje na własną rękę, może no auto jest uszkodzone. No, o, wiesz, ziomek po prostu wygrał loterię za małą kwotę, a kurwa do zgarnięcia ma ponad 500 000 i tak sobie te pieniążki woli zainwestować, a pojeździ sobie autem za 100 tysięcy. Tak, ale wiesz co, ja mam pomysł. Ja bym zadzwonię do Buddy, po prostu zadzwonię do Buddy. Widzą na linii. Już. Siema Budda, słuchaj, bo mamy live'a teraz, prawie 40 tysięcy ludzi ogląda. Mam easy pytanie do ciebie, jest to ważne. Myślę, że nie kontrowersyjne.
BMW M3 by Budda sprzedawany przez użytkownika Grekas. Czy to jest w ogóle potwierdzone ogłoszenie, czy to jest jakiś brukowiec? I co ty o tym myślisz? Bo tutaj ludzie też... Nie, Grekas dawał mi znaka, że on chce sprzedać tego CS-a. Mhm. Słuchajcie wszyscy, kochani widzowie Boxdela. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i witam. W każdym razie, jakby przechodząc do sedna, no to słuchaj, on wygrał tą furę i to jest tylko i wyłącznie jego kwestia, czy on sobie chce ją sprzedać, zachować. Może on sobie chce za to kupić mieszkanie, może sobie chce kupić inny samochód. Ludzie tam się podzielili, z tego co widziałem w komentarzach, trochę na dwa, nie? Jedni mówią, że o, nie stać na utrzymanie, a drudzy mówią, wygrał i chuj to kogo obchodzi, nie? Tak, niech zrobi z tym, co chce. No ja uważam, że wygrał i może sprzedać. Cena, za którą chce sprzedać, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja. Może mu się śpieszy, a może mu się nie śpieszy. Ale tak, to jest prawda. Jakby to jest oryginalne to M3 i to jest Grekasa fura, no. Okej. Okay. Ale jak się śpieszy, czyli że za dobrą cenę wystawił według Buddy. Właśnie, a jak ta cena? Bo tutaj Amadeusz jest też... Nie, no bo powiedział Buddy, że może mu się śpieszy. Jakby zasugerował, że kwota jest... 649 tysięcy. No to kurwa, nie tak mało, nie? Sama fura wyszła 790 koła, jakby w budowie, ze wszystkim od A do Z. Wiadomo, że tuning to nie zawsze się zwraca, a do tego wszystkiego przecież on już z pół roku jak nie lepiej jeździ tym samochodem. Więc jak wystawił trochę taniej, a co tam pojeździł, to jego, co porobił zdjęć, YouTube'a, poznał ludzi i tak dalej, no to cena nie jest jakaś bardzo niska, nie? Okay. Mógłby wystawić za 790 i czekać, ale może mu się śpieszy, coś w tym stylu. Ciężko mi powiedzieć, nie? Okej. Okay. No i jeszcze jedno, czy ty wiesz coś na temat usuniętego kontentu z kanału Grekasa, nie? No bo on jakby już nie ma w ogóle, usunął wszystkie filmy. Czy ty wiesz coś na temat? Nie, to na ten temat nie mam totalnie żadnej wiedzy, więc w ogóle nie chcę nic mówić, bo też nie chcę wprowadzić w błąd. Okej, okay, dobrze. Ale mogę ci wysłać numer do Grekasa. O, no to w sumie wysyłaj. No to słuchaj, napisz mu SK, ja ci wyślę numer do niego teraz na privie. Mhm. Napisz mu SK, czy możesz zadzwonić, żebyśmy go też nie wiebali, jak on sobie nie życzy albo coś. Tak. On ci odpisze, że spoko, to dzwoń do niego i gadajcie. Dobra, no to wyślij mi. To pozdrawiam. Trzymaj się, Budda, pozdro. Ja osobiście myślę, że ile kosztował udział w loterii? Jeszcze raz? Ile kosztował wzięcie udziału w loterii? Ile kosztował? No tam masz różne chyba... Różne pakiety. Pakiety, różne różne za paczki. Stówkę pewnie, za 150, za 4 dychy. No dobra, no to zbierzesz sobie pakiecik za stówkę, wygrywasz 650 tysięcy, stary. Pojeździłeś, pobawiłeś się, no ale tak, w sumie sobie myślisz, kurczę, za taką kwotę mogę coś... Teoretycznie wygrywasz więcej, nie? Nie? Bo wygrywasz, tam było 790 koła, nie? No tak. Ale jakby później... Może woli to zmonetyzować, tak. I sobie coś otworzyć, tak. Coś takiego. Baba od Niesłona, a po meczu powiedz, że ogarniemy swojsko-śląską pizzę i żur. Pozdro. To nas bardziej przekonało. To jest bardziej przekonujące, teraz masówka, więc... Ja wagę robię, więc można. Jak pizza i żur, tak bym wpierdolił. Mamy telefon od widza. Halo, siemano stary, bo tam masz głośnik odpalony. No. Siema. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Może powiem tak. Fanatik z tej strony. O, okay. W sumie dwa pytania. Dobrze. Pierwsze do Amadeusza. Mhm. Co sądzi o walce Polaka z Gregiem? I ciąg dalszy tego pytania jest dosyć ważny, bo Polak nazwał go hejterem swoim. I czy nie uważa, że w momencie, kiedy hejterzy dostają możliwość walki z osobami z Free Fightu, to może źle wpłynąć później na dobieranie walk? To do mnie pytanie całe? Tak. No ja uważam, jeśli odniosę się najpierw do drugiego pytania, no że Greg ponoć nie jest zwykłym hejterem, tylko pod nazwę to troszeczkę wyjątkowym, bo Greg jest hejterem z zasięgami jakimiś sporymi na Twitterze, tak? Z tego co tutaj 70 koła followów. No ogólnie się orientuje. Wiedzie prym na Twitterze. No więc to nie jest taki, wiesz, ktoś w komentarzach obraził i dostał walkę, tylko ma jakieś swoje community. A co sądzę o tej walce? No to właśnie sądzę tyle, co się dowiedziałem przed chwilą od Michała i więcej będę mógł powiedzieć po jutrzejszym Cage'u, nie? A czy ty mógłbyś, Fanatik, jeszcze raz tą końcówkę pytania odnośnie tego, że hejter dostaje walkę, tak? Tak, w sensie takim, bo w momencie, kiedy hejterzy, przykładowo
do Amadeusza, by się ktoś źle zwrócił i by był jego hejterem, to osoba może, no, jeżeli by miała taką możliwość, dostaje wtedy okazję. Tak, ja wiem o co chodzi, bo nawet Gleba gdzieś tam o tym powiedział na TikToku, z tego co widziałem też takiego TikToka. To nie jest tak, że Gregor to jest hejter, nie? Tak jak powiedziała Madi. On jest uznany za hejtera, bo to jakby dobrze po prostu brzmi, że to jest walka hejtera z influencerem, ale to jest normalny influencer, który jest bardziej krytykiem niż hejterem, nie? Wiesz o co chodzi, że to jest, on krytykował Polaka i to jest tak jakby na przykład, no nie wiem, to Marcoń albo ty, Amadi. Wiele takich konfliktów tak powstało. Tak, no, tak. A to jest normalny influencer z Twittera po prostu, nie? To nie jest taki... Wśród influencerów mam wiele konfliktów. Chociażby na przykład mój z Alanem, no to przecież nic do siebie nie mieliśmy, a z dnia na dzień zaczął mi ubliżać, no i co? To jest... O, tutaj Juster na przykład napisał influencer XDD, nie? Że to typ z Twittera, a nie influencer. No jakby... Jest to gość, który ma ponad 60 tysięcy obserwujących na Twitterze, ma swoje community, ludzi, którzy go oznaczają, którzy wspierają go, bo widać na przykład support pod plakatami, które są wrzucane na konto Fame MMA oficjalne, że Gregor ma swoją społeczność. Nie no, Twitter to jest normalny jeden z większych, też jest dużą platformą, jeśli tam ktoś ma obserwujących. No zacznijmy od tego, że Twitter bardzo mocno się rozwinął i jeśli tam faktycznie mają być influencerzy, to oni dopiero teraz będą wychodzić. Ta. Kamera twoja nie... To jest tak jak z TikTokiem było. Nie bangra cię kamera, Ulfie. Dokładnie się wyczerpał. Tak. Dobrze, to te pierwsze. To było, tak? Jeszcze jedno. Okej. Okay. Jeszcze jedno mam. Cios ruszył z pewnym projektem. Chodzi o kryptowaluty. I teraz pytanko. Czy Amadeusz ma jakikolwiek udział w tym projekcie? Cios? Nie mam. W żadnych projektach Adriana Ciosa jakiś, co reklamuje, nie biorę. Nie mam z tym nic wspólnego. Ja nie wiem tak naprawdę nawet co on zareklamował, bo ja tego nie widziałem, wiesz? Więc ciężko mi się wypowiedzieć. Okej. Okay. O i od razu... Odpowiedź mnie satysfakcjonuje. Dobrze. Dzięki wielkie, byku. Pozdrawiam cię. Przyjemności i miłego wieczoru wam życzę. Siemanko. Cześć, cześć. Mamy teraz wymianę baterii, jak coś, więc widać tylko kamery Ulfika, ale już za chwilę będzie widać. Pozdro, Wiktor. Wiktor Tinamadi. Teraz coś mówisz o skamach Ciosa. Jeszcze nie wiem, czy go się skamował. Jeszcze nie, ale dobre. Nie wiem nic. Na razie wydaje mi się, że nikogo nie oskamował do tej pory, ale dostaliśmy, to się dowiemy z czasem, numer od Buddy do Grekasa. No też ciężko mi się opowiedzieć na jakiś temat, na który nawet nie widziałem, że coś ktoś robi, nie? A nie wiem, co z tymi kryptowalutami robi, zerknę dzisiaj. W ogóle ludzie piszą troszeczkę o tej storce Murana, pozwolę sobie zerknąć, co? Do pana Jacka. A co tam się dzieje? O kurwa, co jest? To może ja odpalę. Co jest? Co jest? Zdziwisz się chyba. Co się dzieje? Jest. Coś hardkorowego? Tak, ale nie, to cię zaskoczy w chuj. Okej. Okay. Ale możesz odpalić z czystym sumieniem. Jacek Murański? Tak, ja dopiero odpoczyłem początek, ale zobaczyłem tylko twarz obok. Zdziwisz się teraz. To jest tutaj? Nie. Czy ma jakieś inne konto? Poczekaj. No tutaj, ale ty nie... Nie mam tego. O, czyż? Poczekaj. Jaca. Nie Jacek, tylko Jaca. A, Jaca Murański. Jaca to samo, reszta. Kurwa, on ma te konta, nie? Jaca. To jest chyba ta osoba z tyłu, o której myślę. To jest to? Kurwa, dobra. No. Kurwa, mać, bo ja nie mam tego. No nie? Bo tamte mamy. No, dobra, ty mam to co? Nagrać ekran, kurwa, i. Pokaż. To ja pokażę, widzą ten. Najpierw sobie zobaczę. Ej, ty weź mi też pokaż. O. Ja nie widziałem jeszcze. Cześć, witam. Wiesz, co to jest? No kurwa, nie wiesz, co to? Patrz od nowa. Cześć, witam. Tylko tyle zobaczyłem i się zdziwiłem. Wszystkich? Zaraz Cage, Sylwestrem i... Konowskim. Będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Patrz, to jest. Jak jest zaraz Cage? O co chodzi? Cześć, witamy wszystkich. Zaraz Cage.
zaraz Cage. To stare jest. Stare. Zaraz Cage. Zaraz Cage, Sylwestrem i Konowskim. Kono, będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Ty, no rzeczywiście, ej. Cage, co Kono przy... To... Tu jest normalnie Wardęga. Wardęga z Jackiem. To był ten Cage, co Konop siedział z laptopem. Kurwa, dlatego mindfucka miałem. Myślę, że to jest teraz. Nie? Tu jeszcze Wardęga w koszuli i w kamizelce. Okay. No przecież to był Cage, gdzie Konop kurwa miał beef z Wardęgą. Ale to co on, 2-1 ciekawe, to co Jacek... Widocznie chce wejść z Sylwkiem. Sylwek versus i kto, jakiś pomocnik, jakiś ziom na pana Jacka. To ten telefon, nie? A to nie jest tak, że Jacek Murański na przykład, bo mówi ciekawe, że jakby podkręca trochę na zasadzie, jak było z Ozdobą. Z tą gierką, że to jest takie, że akurat Konopski Wardęga. I on, no i wiadomo, że to jakby głośno jest wokół chłopaków i że mówi ciekawe. Taka podkrętka, wiesz, w stylu właśnie gry. Mi się wydaje, że może Sylwek coś mówił, że jakiś ten będzie, że jakaś coś mówił o walce, że będzie jakaś zmiana czy coś takiego. Może chodzi o pana Jacka. Coś mówił, nie? Że tam będzie z waleczką. Kurde, ciekawe. Dobra, co my tu jeszcze... A właśnie, Tomasz Cik, stary. Nie będziemy odpalać filmu, nie wiem, ale się dowiem, ale co ogólnie sądzisz na temat Tomka Cika? Bo to jest osoba, która jest... Miałem okazję go poznać. I jak z nim? Chłopak wydawał się spoko. Ale z dnia na dzień zmienił stosunek właśnie przez tą moją aferę maczetową. Właśnie po aferze maczetowej jeszcze go widziałem kupę czasu, kupę razy, wszystko było dobrze. Ale właśnie nie wiem kurwa do końca. Inaczej, trochę wiem, trochę nie, ale to jest, nie mogę tego powiedzieć przed kamerą po prostu, więc nie mogę też wyjaśnić dlaczego, ale powiem tak, nie lubię, nie szanuję, nie chcę mieć nic wspólnego. Faja z mojej strony. I z dala chce się od niego trzymać. A że Tomasz Cik to faja. Zwykła faja, no. Okej. Okay. Jaki bez honoru. Okej. Okay. Ale ty... Sorki, cukierka sobie wziąłem. Rozumiem, że tu jakby nie będziemy precyzować co, ale tu o tą aferę maczetową jeszcze chodzi, czy... Ale on nie miał z tym nic wspólnego. No, ale o, jego to opinia. Ale jest to gdzieś tam coś tam z tym powiązane jakby. Aha, okej, okay, dobra. No to ciekawe. No, już wyciągam. Generalnie gdzieś tam... film możecie sobie zobaczyć, nie wiem, ale się dowiem i sobie jakieś zdanie wyrobię. Aha, i jeszcze pewnie jeszcze myśli o tym mieszkanie, tak? Tak. Nie obejrzałem tego programu, no ale no kurczę, nie wiem jak na to spojrzeć. Ludzie go mają za takiego poczciwego człowieka, albo myślą, że jest spoko, bo faktycznie wydaje się sympatyczny, zawsze uśmiechnięty tutaj. I potrafił tak, jednego dnia na mnie coś źle powiedzieć w internecie, spotkał mnie następnego dnia i no co tu Murdeczku bym tak nie powiedział, kurwa, gdzieś dzień wcześniej, wiesz. I że widziałeś więc, wcześniej więc, nagranie, a ten. Tak, okay. Dla mnie taki śliski chłop, ale źle nie życzę, byleby z dala ode mnie, no. Okej. Okay. Boxer, czy jest możliwość, żeby coś z DJ-em? Zadora już mówił, że się boi trenera Jacka Murańskiego, Ryta Boxing, dlatego pojawiła się u niego flaga Japonii, Mariusz napisał. Dziękujemy za donata. No i jeszcze jest sytuacja Michała G, o którym już wcześniej mówiłeś. Sylwester Wardęga napisał, że influencer Michał G oskarżony o popełnienie przestępstwa artykułu 198 kodeksu karnego. 3 dni temu Sylwester Wardęga opublikował na swoim Twitterze post, z którego wynika, że influencer Michał G został oskarżony o popełnienie przestępstwa z artykułu 198 KK. Druid zamieścił także skan zawiadomienia o przesłaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Wspomniany po Sylwestra Wardęgi możecie sobie zobaczyć na Twitterze. Tu jest zawiadomienie, 7 tysięcy polubień na Twitcie, prawie 700 tysięcy wyświetleń tej sytuacji. I pytam się, jakby poruszam ten temat tylko i wyłącznie dlatego, że ty już wcześniej informowałeś chyba o czymś takim. Ja byłem pierwszą osobą, która o tym poinformowała. Inaczej, ja się nie chciałem się bawić tą całą, bo ja uważam, że na przykład są ludzie, którzy to
Oj, inaczej. To nie jest moja ta. To nie jest moje clue. Tyle, co bym wiedziałem na 100%, a wiedziałem o nim. Wiedziałem z pierwszej ręki, od osoby, która widziała wideo, od ofiary i tak dalej. Mhm. To uznałem, że okej, skoro jest ten temat, to ja coś w tym temacie wiem i wiem to tak czarno na białym, nie ma nawet spekulacji, albo ktoś kurwa se zażartował, albo ktoś kurwa coś tam, głosówka, tylko czarno na białym, jest sprawa w sądzie, to w internet podałem informację o tym, co zrobił, żeby ludzie mieli świadomość. No i tak, no i co okazało się prawdą, nie? Mhm. Tym bardziej, że wiem też co na tym nagraniu się znajdowało. No straszna sprawa, nie wiem co mam więcej o tym powiedzieć, nie wiem naprawdę. Może co się znajdowało? A już myślę, że ta dziewczyna dużo wycierpiała, no gwałtu tam doszło, okay, po prostu, okay. Doszło do gwałtu, no. Okay. Na nieprzytomnej dziewczynie. No i wiesz co, no jakby chciałem teraz jakby zakończyć live stream już, nie? I puścić, bo mamy taką nutkę na zakończenie, ale nie no, to jakby dobra, no to jest outro, nie? Więc tutaj nikt się nie zdziwi, że jakby puszczamy sobie tego Michela, bo zawsze tak jest. No ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze UWFUFU z Ferrari. Nie no, UWFUFU już dzisiaj nie robimy, bo musimy, bo byśmy... Mocne. Bo z godzinę by nam to zajęło, albo z pół godziny, a mamy jeszcze trochę tematów do poruszenia gdzieś tam. My mamy rzeczy, nie? Ty no masz ja program. Mam program też, jutro i muszę go jeszcze napisać. I Kubusia więc... nie będziemy już też męczyć. Ty też jakby ja bardzo szukałem, długo z nami też. Ja spoko, ale dla mnie to była przyjemność. Mnie trochę w internecie nie było i pogadaliśmy sobie tak. W końcu ludzie też większe grono mogło mnie zobaczyć w jakiejś tam wersji, w której po prostu coś komentuję, a niekoniecznie z kimś się kłócę. Spokojna Amali. Tak jest. I bardzo spoko stream jak dla mnie. Dziękujemy widzom, serducha dla was za to, że było was tutaj tak dużo, prawie 40 tysięcy widzów na aferkowym streamie. Amady, dziękuję ci również za obecność. Dzięki tobie, dzięki wszystkim. Dużo kontrowersyjnych opinii, ale też bardzo dużo osób jakby w ogóle... Mam nadzieję, że nie zanudziłem ich na śmierć. Nie, mi osobiście bardzo siedział ten stream. Ulfik też, dziękuwa. Jeżeli chodzi o Grekasa, napisałem do niego, czy mogę do niego zadzwonić, bo też Buda mnie prosił, żeby najpierw SMS-ka mu wysłać. Napisałem mu, ale nie odpisał mi, więc też nie będziemy wbijać go na minę, bo po prostu nie... bo nie robimy tak. Serducha dla was widzowie za dzisiejszy stream, że też widzimy się jutro o 20 na kanale Fame na Face to Face Grega Polaka Lizina. Tak. Więc jak macie jakieś pytania, piszcie do mnie na Instagramie, bo ten program będzie ciężki. No, on jest ciężki do researchu, naprawdę, bo o Gregu za wiele informacji nie ma, ale to jutro się przekonacie, jak to będzie wyglądało. Dziękuję wszystkim, dzięki Patrycja, Profesor, Koszulken, Konor, Daniel Zybała, Serducha jeszcze raz. Trzymajcie się i kończymy. Mano.